Witam, 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 witam. Witam Was na świątecznym konwoju. Mam też ekipę, która będzie na dzisiejszym odcinku, na dzisiejszej trasie, na dzisiejszym konwoju. Powitać Regusa, Olgiera, Macieja, Freksa, Deksola. Halo, halo. Witamy. Postaram się dzisiaj bez bluzgu. Nie obiecuję, ma być to świąteczny konwój, będzie grzecznie. Miejmy nadzieję, zobaczymy, co będzie. Dobra, co my tu mamy? Wzięliśmy jakieś zlecenie, Maciej tu wymyślił jakąś trasę, zobaczymy jaką. Będziemy wozić ketchup ze Skandynawii do gdzie? Do Litwy? Argen do Wilna. Dokładnie. Do Wilna. Ketchup do Wilna, także... Mogłaby być bardziej świąteczna recepta, ale dobra, niech będzie. Będzie skandynawska. Tyle. Dobra, my już się tu podłączyliśmy. Tutaj będziemy jeździć bez mapy, także wyłączam też dźwięk, wyłączam nawigację głosową. Głośność nawigacji głosową możecie sobie wyłączyć, że podobno Maciej ma prowadzić. Dobrze, zobaczymy to jak to będzie. Gdzie jest Maciej? Maciej gdzieś tam dalej się wydał, tak? Pojechałem, bo barierka była, nie? A nie chciałem wam blokować wyjazdu i pojechałem tam, gdzie nie ma barierki, no. Dobrze, ja sobie tutaj włączę światełka mijania. Ja już jestem podłączony. Jedziemy ja z Bergen. Za Maciejem, gdzie są chyba za mną, widzę. Tak, ja tam do tobą. Także jak to wygląda u was? Jeszcze tak w ramach tego, nie? To ogólnie, bo my to z wyprzedzeniem lecimy, nie? No to wiesz, kiedy my to mamy, teraz jesteśmy w tym czasie, nie? No to nie ma tego eventu świątecznego, nie? A pies srał ten event świąteczny. Dobra, lecimy dalej. No tak, tylko że wiesz, wtedy kiedy odcinek wyskakuje na kanał, no to wiesz, to wtedy dobra, może być już. Dobra, to pomyślimy później, event, może zrobimy. Cicho. Także oryginalny świąteczny i nie ma co. Dobra, podepnijmy na czekę. Dobra. Czekaj, ja ruszam. Taką do was, jakbyśmy mogli... Nie, czekaj, nie ruszaj jeszcze, muszę wszyscy dołączyć. Podepniemy się na czepy. Ja dobra, ja już tutaj jadę. Nie wiem. Ho, skurwysyny! Wesoły kurwa świąt! Dobrze. Życzy Papa Mikołaj Jogi. O, trochę, może zachować przestrzenie trochę dusz. No ale to nie wiem, to jedziecie czy nie jedziecie. No ja już wyjechałem. Ja mówię, wiesz, bo my ustawiamy się jechać za Maciejem, ktoś za mną się ustawi i po kolei będziemy tak jechać. Bez wyprzedzania. Ja już jadę za Freksem. Przyjąłem pozycję. Jeszcze raz? No, bo nie wiem. Ja się cofnąłem, bo mnie ten Olgier odchował, bo przed tobą wyhamowałem, ale Orly na mnie wyhamował i mi inaczej wystosował z załadunkiem, więc ja czytałem. No to poczekamy sekundę. No ale no, teraz wtedy już czwarty tak nawet za mnie odnam. Trzymać odległość pomału, no spokojnie. Nie spieszymy się. A i uważajcie przy hamowaniu, bo jest ślisko. Dobrze właśnie! Ale piękny ten ETS, kurde, powiem wam, na tym prost modzie. Bardzo ładny. Ej, takie jaką mam prośbę do was, abyście mogli nie przekraczać 100 na godzinę, bo ja na czas zwykle zacznę i powyżej 100 mam wyścig. Nie, to nie będziemy normalnie jechali przekracało, nie? Okay. Jak już widzisz konwój z daleka, to już powoli hamuj. I co? Na razie stoi, znaczy jak to się woli. Wywaliło? Przywlek. O matko boska, no to panie, to kurde. Już 2 godziny minęły. Kiedy my to nie, skończymy? To nie ma sensu chyba. Nie ma sensu, żeby on jechał. Take my hand. Wyślę nam mapkę na ten i sobie ustawimy tą mapkę. Jingobel kurwa. Jingobel. Kolik Macie napisze tutaj na grupie, bo ja nie będę mógł się przełączyć tam na Facebooku. No jak ktoś patrzy, to napisz na Facebooku, czy warto na grupę czy prowadzić? Jak to się jest? Okej. Dobra, podjedziemy sobie, tak?
No i co? Jak to wygląda? Halo, Macieju. Wyciszony jest. O, ktoś tu nie ma świątecznego tego. Co tu nie ma? Frex nie ma świątecznego motywu. Już samuraja wziął. Dlaczego nie? Znaczy, on dostał samuraja. Dlaczego, kurwa? Dlaczego? Kurwa, dlaczego? Dobrze. No czekamy, no. Zapędziłeś. Jadam. 3 hours later. Poceka. Moja pralecka. Puszczcie sobie w międzyczasie pralecka na YouTubie. Tak będziemy czekać i czekać. Macieju? To ta starta paszka. Decyzja. The next day. Dobra, jestem. Pytamy czy jechać? Sorry, przyszłaj, co ty napisałeś. Szczerze? Nie było mnie i mnie wywaliło, widzę. Macie, wysłałem, napisałem. Dobra, zresztą. jesteś. Chyba niestabilne Macie połączenie. Macie jest, po prostu z brzegu nie mówiłeś. Już. Ale to jak będziesz gdzieś szedł, coś mów, nie? Żebyśmy wiedzieli. Ruszamy czy nie? Ruszamy już? Ruszamy. Oho. Jogi, ruszamy? Czekajcie na jakiego. Ja jestem. Aha, no. Ja odzywasz się. Uważaj. Chyba ja. No, chyba. Czy się jest dobrze? Ale miałeś takie balanie. Idę. Chyba dla was? Nie. Nie, Rim? Imbrike... Renkar... Renkar Trans, okej. Okay. Dobra, ja już się nie pogrążam bardziej. Idziemy. Ale zobaczcie, jaka ładna to Skandynawia. Jak jedź, orki. Jadę, staram się. Za mną Frex jest. Ja widzę Dexfala, tylko wiesz, tutaj jest śnieżny kąg. Nie, Maciek, nie ma wkusu, Maciek. Nie wiecie, bo on brać za chwilę, to by nas coś wzięło. Troszeczkę jest inna fizyka, troszeczkę jest bardziej ślizgo, więc ja staram się trzymać lekki dystans, także... Łazisz? Nie wiem nawet, ile tu trzeba jechać. No to jest tam malo włączenie do 80. Tak, tam czekamy na tyły. A ja jadę. Nie wiem jak Frex. Mam dystans. Włączyłem właśnie tempomat. Ale pięknie teraz zimą. No. Kurde, pierwszy raz widzę właśnie Skandynawię w takim właśnie... takiej szacie. Bardzo ładnie tutaj. Pytanie do tyłu, widzicie cały konwój? Czy mogę do 80 przyspieszyć? Widzimy cały konwój. Jak chcesz, może przyspieszaj, to przyspieszymy. Nie! Texol widzę tutaj. Texola widzę jeszcze. Jeszcze? No jestem ostatni. Załogiony mi wyrzucę. Nie wiem, czy to do 80 będzie dobry pomysł, bo ja już czuję, że tutaj fizyka troszkę ciut gorsza jest. Mówiłem ci, Jogi, ty mówisz, nie ma odosobionej fizyki. Nie ma? Wiesz, no mówiłem ci, że jest odosobiona. Tak, nie może. Ale możemy zgrać modę na fizykę taką śmówą, jakby była szlachta. Nie, bo będziemy szlachać, to mówicie, bo nie. Słucham? Nie, bo to będzie, zabijemy się. Ale fajnie będzie, kurde. Mnie brakuje takiego, mi wydaje się, challenge, na przykład prosty plus physical mod. Dobrze, trochę zwolnię, bo już widzę was wszystkich. Staram się trzymać jakiś dystans, ale tu ładnie. Choć szkoda, że nie wgraliśmy wcześniej jesiennego moda.
Bo na jesiennym też by mogło być ciekawie. Czesiu, ty jakoś z tą prędkością jedziesz? Prowadzisz? Mam ustawionego szybkomatu, ale jest dobra, 80, prawo. Było 70 ograniczeń. Fajnie teraz to wygląda. Już sobie wyobrażam, słuchajcie, jak teraz jadę w święta do mojej babci przez wieś i przez ten śnieg pierdzielony. Bo często tak jest. Co? Kto się tam... Ale cofka, ja pierdzielę. Miało być bez zderzenia i co tu się kurde wydarzyło? Panie, co się to stanęło? I tak się mówisz, że ja w niego wjechałem, no bo... Mówiłem, trzymać dystans. Mam brak połączenia, trzecią. Trzymać dystans, brak synchronizacji, panie. Co to ma być teraz? No bo ty się, Gregu, zatrzymałeś. Jeszcze tutaj, byś się zmieścił. Ja wjechałem, nie będziemy przypierdzieli. Byś się zmieścił, nie zmieściłbyś się, nie będziemy pomagać. Nie, tak, wywaliło z konwoju. Dobra, jedziemy. No bo wojna też jak to odsłapiesz nas. Jest przed... O, teraz się widzę, zmieniła kolejność. Olgierda. Olgiera widzę tu przed sobą. Tak, to waliło z sesji. No, nie wiem. Na mnie wyrzuciło, no. Ja biorę, kurde, bele. Nie robię, daleko już pojechali. Masakra. No nie, przecież będę jechał powoli, to powinien się zadowolić. No bo mnie na brawkę wpadliło. Nie przestał. No to trudno, będziemy się tak tasować i tyle. O, ale jestem przed macie, nie wciąż. Zawsze możesz użyć kamery zero. Dobra, jestem jeszcze pod gronie. A czy już dołączył? No, jest za mną, jedzie. Mamy między sobą policję w pokoju. No, nie wiedziałem, że dołączyłeś, Maciej, nic nie mówisz. No lecę, no. O nie, policja jedzie. Wiecie, nie chciałem bluzgać już. A w ogóle ostatnio jechałem do pracy. Słuchajcie, jadę, zapierdzielam. Patrzę w lusterko, a tu kurde policja, ja pierdzielę. Ja szanę. Ale... Pierwsze, co mnie na myśl doszło, mówię, kurde, czy to teren zabudowany, czy nie zabudowany, ja pierdzielę, bo zapomniałem już. Jadę sobie po prostu, bo jadę, co nie? O, chłopie, co ty, Dexon, robisz? No i kurde, wyprzedzili mnie, mówię, oho, zaraz wyciągną lizaka i mnie zatrzymają, co nie? Pojechali szybciej ode mnie. Mówię, uff. A to była droga gdzieś z miasta do lasu i bardzo kręta. Chyba mnie urywa trochę coś. Oni jechali suwem i wyprzedzili mnie, no to czyli nie, był teren niezabudowany. I, a powiem wam, że się spociłem. Kropla mi z czołu. Ale mi internet urwało. No, kurde. Internet, ojej, panie. Chyba będę musiał włączyć tego nagrywka, bo mi... A, no to właśnie, to robiłaś. Dlatego właśnie, bo polega na tym. Zapomniałem o tym. No cóż. Dexol też jeździ na śnieżnym modzie? No wszyscy tak. Muszą jechać. Jak tak, to wszyscy mają. Tak, wszyscy mają. Dobra, jedziemy. Lecimy, nie śpimy. O, Ewelinka trochę włączyła. Niestety już chyba raczej nie wyłączył. Zostałem powiadomienia. Ja też, nie? Widzicie, było na 12, zaczęło się niedawno. Za 15. Fajnie ma. Na 20. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Ej, w sumie? Właśnie bałem, że ja, jak ja wstałem przed 12, to się bałem, że ja zostałem. To się później zostałem. To jest trochę na hamar, żeby zaflaksować. Oli, jak tam twój projekt w Katowice? Jak nie wiem. Nowego laptopa, bo to nie wiem. Na razie wstrzymany? Nie, bo ostatnio widziałem, wyszła taka modyfikacja na Katowice, więc muszę wydawać cały odpowiedź na niej. Wszystko musisz od nowa robić? No, niby nie, ale... Jakoś tak nie mam zapału w momencie tego. No to tak jest taka, przy dupaniu modów. Taka jeszcze jedna mała aktualizacja. Jedziemy normalnie trasą, którą pasuje GPS. Ja tutaj nic nie modyfikowałem, już tak jak macie, nie? Ja tylko miałem zrobione. Ej, teraz powiedz mi, chłopie, jak to jest, że mnie nie wywala, nie? No bo tu dobre pinki masz. Bo mnie wywala. A cię nie wywala, a Dexola wywala? A Dexol z jakiego województwa? Przeskoczyłem. Ja lubelskie. Lubelskie? Lubelszczyzna to tam, gdzie Krystian Dominik? No proszę. Kurde, nie wypomnę. Tam blisko ciebie pewnie... Oj, dobra, idziemy na czerwony, bo kurde, niestety, ale... Czerwone światło, dobra. Poczekamy. Szlak. Ale... No, gdzieś tam czekamy, gdzieś tam pomału będę jechał. Daleko od ciebie tam pierdyknęło tam tej rakiety? A to ode mnie daleko, bo to było w tym, w przewodowie przecież. To daleko. To ile kilometrów od ciebie? To nie jest pokapane. Ile kilometrów od ciebie? Nie wiem, nawet to daleko. Tak? Możesz trochę podjechać? Do przodu? To znaczy? Ja tu mam te, ja mam czerwone światło. Idę, ale jeszcze trochę, bo tutaj, żeby Dexol wjechał sobie na pas, bo tak stoi, jakby miał na poboczu wjechać. Już jadę, bo już zielony. On jest kantowało, bo się pośliskiem poleciałem, nie? Jeszcze na... Jeszcze w pracu, dawaj. Także spokojnie. Dobrze, do statku będę jechał. A co tam? To ok, to do statku. Pytanie, ktoś potrzebuje zaatakować się, czy coś? Nie, ja atakowałem przed tym. Przed konwojem. Mi starczy paliwa. Nie, ale obawiam się, że trzeba będzie później do mechanika zjechać. No, co się stało? No bo my wtedy tą kolizję mieliśmy. Ty! Przed chwilą był dzień, już jest noc? No, bo... To jest goła, Skandynawia. Ta strefa. To jest 17 godziny już. Kurde, szybko tam czas mija. No masz dziwowy czas, no to szybciej się robimy, co to jest już... Noc, niebo pełne gwiazd. 17 to już ciemne tylko. Na mój świat niech wie. Dobra, dołączyliście wszyscy, widzę, dobra. Musimy. To mam wyprzedzać i lecieć naprzód, czy jak? W końcu? No, wiem, tak jak ja wiem. Dobra. No zawsze wyprzedzać, to możemy znowu. Bo wiesz, bo ja się boję Dexola, nie? Bo jadę za nim, nie? A on na moście tam kurde salto u mnie robił, nie? A ja chłopie oczy wytrzeszczyłem w szoku, co się od Janie Pawla teraz, nie? O, chłop tylko... w szoku! Chłopie, że wywalaśki był 59. Nie wywala z konwoju. On już się wywalił go raczej, bo jak połączyłeś, tak? A czy mi się sam wywalił, z tym był błąd, a tam widzę, że już nie będzie, ale niby już no, wywaliło, bo już nie robi się. Obecna grywa, ale na ciebie jakby zacięty obraz. To masz za sprzęt, Dexol? Ja mam i piątkę, i GTX-a 1650. Jaka i piątka? Dziewiąta generacja, 9700. No, 9000? Dziewiąta generacja? No. No dobra generacja, to jest tak mniej więcej jak Ryzen druga generacja. To jest klapa to drop może było. Mniej więcej taka wydajność. No dobra, tylko internet nie zwłaszcza. A jaki internet masz? Co? Jaki internet masz? Mobilny, nie? Ale o, miałem to dobry router. Już chyba lepiej zamontować jakąś tą antenę na drzewie. Niż ten właśnie. To się mam z mobile'a tam nie internet. Ale ja kojarzę, że mój kuzyn miał też mobilny internet i on miał kabel i antenę na dach.
Tomku. I jak ustawił tą antenę na dachu, to miał dużo lepszy internet niż w domu, jak pobierał z tego małego modemika. Miał taką antenę filtrem LTE, coś takiego. Jakoś tak. Nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale wiem, że jakieś różne filtry miał do nich. To w miarę dobrze działało. No, mieszkają na wsi, do tej pory ma internet mobilny, nie mogą sobie pozwolić na światłowody i tak dalej, bo by specjalnie dla nich jakby przeciągnęli światłowody, to by kupę kasy zapłacili. Bo ci, co w mieście na przykład mają światłowody, nie? To tam za chwilę się zwróci ta inwestycja. Ale na wsi już trochę gorzej. Odkryłeś nowy punkt widokowy. No świetnie, jak jest ciemno, jak w dupie, to odkryłem punkt widokowy. Dużo zobaczę. Ja to samo. Do tego punktu dojeżdżasz, fajnie. Ci się film wyświetla. No jest, jest. Widzę. Zakaz wyprzedzania. Nie wiem, czy widzieliście ten znak. Dokładnie, dlatego mnie nie przebywasz, bo jest podwójne ciągłe. Żółte, dwie linie podwójne ciągłe, tak jest. To wyprzedzamy, tak? Nie. Challenge wyprzedzania. Zakaz wyprzedzania. No jaki nakaz? Nie widzisz? Ty, Jogi, ale sam przez podwójne ciągło przejeżdżasz. No lekko najechałem. Merry Christmas. Merry Christmas, kurwy syny. A co miałeś, Jogi, robić? Przypomnę. Miałem robić? No co miałeś nie robić? Powściągnąć język. Aj, tam delikatnie. Delikatnie. To był cytat, to się nie liczy. Dexel, ja cię wyminę, dobra? Bo przycina mnie u ciebie. No dobra, ja też. Dobra, skręcałem w prawo. Fizyka ja lekko jest, powiem wam, lekko jest ta fizyka zmieniona. Nie ma tak tragicznie. Grałem na jakimś modzie, gdzie jeszcze fizyka była dodatkowo zmieniona. To słuchajcie, każde hamowanie, no to jakby padał śnieg dosłownie i nie byłoby solą sypane. Taka była fizyka. Bo jak napada śnieg, wiesz, co napada śnieg, to jest ślizgo jak cholera. Od razu wam mówię. Jak się jedzie samochodem. Najmniej tak głosobówce. Laga miałem? Słucham? Czekaj, Dexola pytam, czy laga miałem, czy co się stało? Nie, nie, ja się tutaj OBS-em jeszcze bawię. Aha, no i nie, się... bo mogą być problemy na tym, jak się uwala, to... Ej, no to zjedźmy na stację, poczekajmy za nim. Jakby, że jest nie, ja szkoda, to mam, że zasną wypadę i tyle. Jak chcesz, to ci materiał prześlemy, to sobie podbierz go, wyrzucisz. Nie no, co? Nie trzeba, ten. Tak mi się nie będzie chciało. Ale chłopak 4 chociaż. Ale ja widzę, że mam jakieś spadki wydajności na tym drugim komputerze. Muszę popatrzeć, zbliżyć się temu. Być może, że niestabilne zrobiło mi się... O, tu jest stacja jak coś. Źle zahamowałem, ale okej, jak coś... Ło! Brexit! Jedź już teraz. To znaczy, że pora zainwestować w drugą kartę. Nie, takie delikatne spadki są, ale nie wiem, to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia programu. A pod nowa zainstalować OBS-a, będę musiał skonfigurować to, bo to już jest popieprzone. A nic. Znowu Dexol został. Nie, zapamiętaj, że zakończyłem przeciwko OBS-a. Majcie dystans, tyle wam powiem. Delikatnie jest wydłużona, mi się wydaje, ta trasa hamowania, ta droga pod hamowanie. To jest? Jeszcze raz? Delikatnie mi się wydaje, że jest wydłużona. A może po prostu hamowania. To wasza podświadomość tak działa na śnieg? Mówisz? Dobrze być. To też może być podświadomość. Trzeba by było sprawdzić opis dokładny tego moda. Tam jest coś physical zmienione, czy nie?
mogę ten policję wyprzedzić? Kogo wyprzedzić? Nie! Ale musisz to mowę słuchać. Czasami człowiek musi, inaczej mu ostygną bułki. Olgierowi stygną bułki, więc musi wyprzedzić. Bo może to jest gęsty trafik, dlatego nie wyprzedzę na razie. To może Freksa być. Ja się boję, że Freks złapie zaraz laga i we mnie poleci, nie? Tak trzymam odległość jakąś, ale... Ola, pierdzielne, dobrze to przeciwka. Macieju, a ty nie przypadkiem miałeś prowadzić konwój? Ale przepraszam bardzo, wywaliło mnie, nie? No to może wszyscy poczekają i przepuszczą Macieja, żeby prowadził ten konwój. Tak, poczekaj. Na autostradzie wam pokażę, jak się jeździ. Jak go zlaguję znowu, go wywalił, to tak średnio wywalił. Możemy tak zrobić, tylko żeby tutaj. Chyba trzeba być tak. Albo mnie Maciej powiedzie, by tak zaznaczyć pułki jakiś. Patrz, tak się jeździ w Tokio. A bo jak chcesz, to wyprzedzaj na to. Szybciej. Uważaj. Jogi, chcesz, to wymijaj. Dawaj. Ja ci miejsce zrobię. Ja tu za mało miejsca na wymienie. Maciej zrobi. Za słaby silnik. Maciej zrobi miejsce, tak. Nie, przede mną jest policja i... Ja tu jestem o miejsca. Dawaj, Jogi, atakuję. Mam nadzieję, że macie wyłączone mandaty. Ja mam wyłączone, chyba tak. Ale się wsunąłeś. Wiem, że ty za gęsto jest. Typowy kierowcowo. Sorry. Ty, ale wiesz, co najlepsze? Propozycja ale jest taka, Macieju, żeby też punkty pozaznaczać. Jakie punkty? Które... no nie wiem, Olgierd mówi, żeby wysłać mapkę, jaką masz ustaloną. No, no to tak, mówię, tak, tak, to jak mapkę wywali, to sobie nie będziemy mogli wiedzieć, jakie... No! Znaczy, jak ci pokażę... O nie! Oh no! To w sumie legalnie wiem, to bo ja przerwam. No. O fuck. Grzesiu, uważaj! Kurde. No. Kto mi tutaj hamuje? Ludzie kochani. O, pociąg. Pociąg po lewej. Tak się kończą wypisy. Ładnie. Ładnie. Ty, ale wiesz, to jest najlepsze. Ja w silniku to zrobiłem. Proszę znać. No tak. Czekamy na przeszłą zonę. Dobra, nie cuduję już. Chwaliło Macieja? Jogi, ty się wytnie. Tak, nie, ale... Jogi, to się wytnie, co nie? Nie, zostawić mnie. Dobra, daleko mam do was? Trochę. U ciebie wywalił? Nie! Musiałem się... Włączyłeś tego GPS-a, Jogi? Dwa? Czyłeś GPS-a? Nie, bez GPS-a jadę. A, ale teraz prowadzisz szkołę, wiesz? To będziecie mi mówić, czy w lewo, czy w prawo. Najwyżej. Znaczy ja mam taką małą mapkę na smartfonie włączoną, a ten interfejs po prostu wyłączyłem. Ja bym miał być widział tylko gdzie. I zachwasz jakieś miasto, jak będzie o mechanika. Tak? A to Oslo macie. Ogólnie. Zachwaszcie o Oslo, tam na mechanika się zgadzamy, bo niektórzy będą musieli się to naprawić. Ja. I jeszcze ktoś tam nie przadeksą, tak? Ja się no, ja na pewno, ale na tarczy też chciałbyś. Ja na pewno będę musiał. No to proszę. Ile macie uszkodzeń? 33, 44, 7. A tam takie to... 5, 6. O. O, chyba jakieś miasto i... A nie, to 6, nie miasto. 2, 0. Jakieś nie... miasto bez nazwy. Miasto bez nazwy jakieś. Jakby by był teren miasta. Bo pod Oslo jesteście. Miasta, takie przedmieście, nie wiem. O, widać bloki po lewo. Widać oświetlone. Musiałbyś się zatrzymać, sprawdzić, gdzie zjechać, żeby go do sanita czy... Ja jestem na mechaniku, więc ja wam powiem, jak się... Aha, ja już widzę. Czy po prawo nie jest ja?
Nie, tak. Jechać może prosto chyba. Też. Teraz przypadkiem nie muszę w prawo skręcić? Prosto jeźdź, jak chcecie na mechanika jechać. Prosto. Prosto jechać. Aż do ronda, jak dojedziecie. I później na rondzie w prawo. Aha. Na rondzie w prawo powiadasz? Tak, ale tu nie ma ronda. A tu jest tu jakieś prosto, pokręcone, nie? Rondo właśnie widzę. To jedź prosto cały czas. Ale... ja ci powiem, kiedy skręcić. A nie jest rondo jeszcze. To było rondo? Tam dalej będzie. Nie. Prosto. Dalej będzie taki dziwny zjazd. Ale tu jest jakaś ósemka. Gdzie ja mam teraz, kurde, teraz? Prosto. Prosto? Prosto. Ale od razu w prawo mam skręcić? Nie, i tam będziesz miał rondo, to skręcasz na tym rondzie w prawo, pierwszy zjazd. Pierwszy zjazd na rondzie? Tak. No dobrze. Patrol, Macie gdzie jest? Macie jest na... Czyli tak naprawdę w prawo skręcę tą drogą, tak? Na rondzie pierwszy zjazd. Ale to mnie pokieruje w prawo, w prawą stronę. W rondzie pierwszy zjazd. Dobrze. Pierwszy zjazd w prawo. Na rondzie. Dobra, jest rondo, pierwszy zjazd w prawo. Proszę bardzo. A bo tam gdzie piaski pokazuje też. Gdzie teraz? Chciałem chodzić dalej. Macie się uciszyć. Lewo, w prawo? Prosto. Cały czas prosto nie jedzie. I na... później... bo wy nie chcecie jechać przez Oslo, no to pojedziecie teraz tak. Jak będziecie mieć... mechanika. Będziecie mieć przez sobą zjazd, to na nim macie zjechać i pojechać nim w lewo. No, jak wyjedziecie w lewo. Bo ja muszę mówić, jakbyście wyjechali, nie? A nie, jak mapa pokazuje. Mapa na razie prawidłowo pokazuje, że jak powinniśmy jechać, ale zobaczymy dalej. I dalej będzie zabawa, bo potem śmieszne później są spaghetti. No. To też są Y-te. Słucham jeszcze raz. To też są Y-te, czy to tu jesteś? Y? Ktoś wszedł nowy na komputer? Nie, no i pokazuje. Nie, to ja. To Yogi jest, tylko takie ma spacy dużo od Life'a i te. U mnie to pokazuje na mapie, kurde, jakby ktoś się chodzi na drogę. Bo nie kupi mnie też. Nie wiem. Teraz tu zjeżdżacie, nie? Prawo teraz mam zjechać? Tak. Okej. Okay. Cały czas nas jedziemy, to będzie biedny prowadzić, nie? Gdzie teraz? Lewo i teraz czy prawo? Tu skręcasz w lewo. W lewo. Dobrze. Na Oslo kierunek, o, powiem tak. No na razie tak jak pokazuję, to jak mówię, idę w sól. Teraz GPS pokazuję i będzie bić. Na rondzie tutaj będziesz pierwszym zjazdem jechał, na kolejnym prosto. Później bramki i po bramkach będziecie musieli na rondo wlecieć, a nie w prawo, żeby na mechanikach jechać, nie? Wiecie, wiecie jaki ja jeszcze znalazłem mod? A, real time. Aktualny czas pokazuje, który jest w TS-ie. Istnieje coś takiego. No. To nie przypadkiem było dobry pomysł na dzisiejszy mod. Było tak to cały czas widoczne. A rower chyba pomóż? Nic, trudno. Na chwilę się pewnie znowu widno zrobić. Która godzina jest? Ale ta druga, to dopiero się ściemnia. Chodzisz koło... O 8 albo o 9 dopiero zacznie się widno. Znaczy na Skandynawii też trochę na się też, więc to jest trochę widniejsza noc. Dłuższa jest, bo nawet normalnie jak bez zimy grasz, nie? Ale widniejsza jest. Ja w sensie, że bardziej na północ tutaj na Skandynawii. Widniejsza jest. Ja cię sobie to przyjechałem przez nie. Na razie prosto, myślę, że tak. 80 więcej nie jadę. Yogi i teraz
jak za bramkami będziesz miał taki wjazd na autostradę, nie? No. To nie skręcasz w prawo, tylko jedziesz prosto, chyba lewym pasem, jak dobrze pamiętam. Na rondzie wyjeżdżasz w lewo, czyli trzecim wjazdem, albo drugim. I cały czas... Czekaj, mam teraz... O Jezus. Weźcie sobie, jak staniecie najwyżej, to na osko gdzieś trzeba będzie zjechać, to... Dobra, teraz jest tak, rozjazdy są. Gdzie teraz? Jedź prosto, prosto cały czas masz jechać, na rondo tam wyjechać, takie tam jest, nie? Ale pierwszym zjazdem zjechać, czy...? I prosto masz jechać na tym rondzie, ja ci powiem później, jak masz skręcić. Który dobra? Zjazd, powiedz mi, bo jest... Mapa mi pokazuje pierwszym zjazdem. Drugim. Drugi zjazd, czyli w lewo skręcę tak naprawdę. Dokładnie, ale tak mapa też pokazuje. Nie teraz. A co dziecię za mapą tą czasem pokazuje, bo później dziecię za mapą. Tak. Teraz prosto i który zjazd na rondzie? Pierwszy. Pierwszy? Pierwszy, pierwszy. Czyli w prawo skręcać już? Nie, tak. W lewo. Lewo. A rondzie w lewo? A nie, lewo. Dobra. Czekaj, dobrze mówicie. Prawo, Maciek, daj. Nie myl, na dół i w lewo. A który w końcu? Dziecie. No to prawo. Pierwszy zjazd. Prawo. Pierwszy zjazd. Wiesz dlaczego? Bo ja mam inaczej mapę, nie? I wiesz, ja nie widzę tak, jak wy tam widzicie, nie? Ja tylko widzę drogi, nie? Dobra, spokojnie. No dobrze. Bo ja sprawdzam cały czas te drogi. I teraz będzie. A możesz cały sobie czas coś lecieć... takiego włączyć jak podgląd podczas jazdy? Ja czasami coś takiego włączam sobie. A na mechaniku się zatrzymamy, czy nie? No można. Tak, no okay. Właśnie was prowadzę na mechanika, no. Nie? Okej. Okay. Teraz tak, Jogi, ja wam ułatwię trochę, jedźcie cały czas prosto autostradą, cały czas, nie? Dobra, nie zjeżdżamy teraz, gdzie to jest, pokazuję ci gdzie jest, tylko jedziemy prosto. Dobra, cały czas prosto jedź, Jogi, jakby no, cały czas autostradą, nigdzie nie zjeżdżajcie, nie? Byście do bramek dolecieli, a później tam tak łatwym zjazdem zjedziecie, bo nie chcę was tym makaronem prowadzić, żeby was źle nie wyprowadzić tam gdzieś, nie? 80 zostawiam na tempomacie. To dużo. Okej. To dużo? 80. Tam prosto jedziecie. Gdzie teraz? Prosto. Idziemy prosto, bo idziemy na mechanika. A, prosto, Oslo, dobra, jest. Cały czas prosto. Ej, jak go z bombami zostawiłeś tu? Bo ktoś inny. Ale jak wam się podoba było... ten Frosty mod? Nie lepiej było tutaj zjechać. Tak, ja sam myślę. Nie lepiej było tutaj zjechać, tutaj był zjazd. Olgi, ja bym, wiesz, ja bym wyprowadził, tylko żebyście źle tam gdzieś nie zjechali, nie? No ale tam był zjazd na miasto przecież. No ale tu też macie też zjazd. No niby tak. Wiesz, a jak ja mu chcę wytłumaczyć, bo prowadzi, nie? Tylko, że wiesz, ja mu prowadzę tak, żeby rozumiał, nie? O to chodzi. A ja nie jestem jakiś nierozum, nienormalny, czy co? Nie, żebyś po prostu łatwo słowami zrozumiał. O to chodzi, no. Uwaga tutaj, bo... To jest autopasek, to musicie tędy zjechać. Trochę. Nic, trudno. Ja poczułem. A ja czekam na serwisie na własne. Uwaga, tyły. Teraz będziecie po bramkach wjeżdżać na tym. Jak już chciałem wjechać? Gdzie jedziesz? Po kraju. Właśnie. 4 grudnia trzeba zasłodzić okno. Myślę, że jakiś pierdolnięty w Teatrze Mikołaja. Może chłop w szoku jest, nie? Tak. Jogi, teraz tu będziecie zjeżdżać. Gdzie zjeżdżamy? No w prawo tutaj, jak masz ten zjazd teraz, będziesz miał, to zjechać musisz z niego i skręcić w prawo. Dobra, a później? Prosto? A później... No dobra, już prosto. Widzę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Już widzę drogę. Jej, dojechaliśmy. Ale nie do celu. Jeszcze. Jeszcze ty się świetnie. Są jeszcze, spokojnie. Tak, już zrobiliśmy ledwo 200 km teraz.
zrobił, co zrobił. To nic nie mówię, dzisiaj po prostu zapomniałam się, jak ta kobieta w pogotowiu. Wiedziała? Taka starsza? Czemu pani nie bierze leków psychiatrycznych? Ja nie jestem pierdolnięta, ja jestem po prostu nerwowa. Nie biorę leki na pierdolnięcie umysłowe, tylko na nerwy. Boże. Pamięta, kojarzycie coś? Dobra, to ja wam wyjadę chyba, żebyście wiedzieli, gdzie skręcić. Nie, ale już nie muszę. No ale po co będę wam tu blokował drogę, nie? Ja wyjadę. Ja już tutaj robiłem sobie na jeden przycisk takie podgląd mapy takiej wielkiej. Mechanika i ten. Pod mechanika to przyjmy tą kolejną ścianę pakunkową. Łatwiej będzie wprowadzić. Teraz ja na trzeci. Co? To ja do trzeci. No tak jak było salone. Tak jak było pod salone. Już to salone? Nic. Jogi tutaj skręcić musisz. Wam? Tu musisz skręcić. Chodziło mi o to, dobrze, żebyś nie przejechał. Nie wiedziałem, bo chciałem to zrobić w spektakularny sposób. No, Olgi też chciał spektakularnie mnie wypraszać chyba. No, ty gadaj. Sprawdzałem tylko moje martwe pole. Record video. Tam. Dziś ja muszę na sekundę do dwóch, ale tak samo nie wiem. Ja poczekam tu na was. Let's go, bo... Go, go, Power Rangers. O, o, o. Patrzcie, że lodówka też tam musi skręcać. To co na to będzie? O, Olgi tam wypaliło. Kurde, tam pali się, w dupie się tam pali. Straż pożarna stoi na środku. A Olgierta chyba wywaliło, jak dobrze widziałem. Jesteśmy na punkcie kontrolnym. Mechanika. Punkt kontrolny na początku trasy. Jesteś tak głosowy, bo jak coś to poczekamy. Co? Wywaliło mnie? Nie. Raz dwa do. Drugiego wywaliło, nie? Mówię, że już Jogiego wypaliło. Ja tak zrozumiałem, że Jogiego wypaliło. Tak właśnie, jeszcze zrozumiesz. Ale widzę, dołącza. Uwiadomienie jest. To w sumie ledwo starczy paliwa na do dojechania. To zahaczymy jeszcze stację, jest niedaleko. Ja tam dojadę na jednym baku, jeszcze jedną taką trasę mogę zrobić, nie? No dobrze, czekamy. Kto się naprawił, to już może niech wyjeżdża, nie? Żeby tam nie śmiecić, jak to mówią ładnie. Właśnie, jeszcze sobie coś tutaj zerknę. A i sobie nie zajeżdżamy ten, jak będziemy parkować na Jogi? Tak. No, jedziemy. Jestem za. No bo tutaj to bez sensu, jak 5 osób naraz parkuje. A zresztą poskoczę do stacji benzynowej, bo jedno miejsce jest wyjście. Dobra, na luz wrzucę, bo... Czekajcie, za chwilę do jedynki. Jedynkę męczył. Czekamy, czekamy. Ktoś jedzie na stacjach? Ja jadę. Super, ja też jadę.
To tam blokują. Dobra, po prostu. Zmieniłem po prostu kamerę i dlatego tak no, jak się miało stać. To terknę, nie? Wy wszyscy na stację widzę, jedziecie, tak? Nie, ja sobie rutkę powieście jeszcze. Zrobię. Aha, okej. Okay. Teraz wykręcimy. Powiem ci, już do, można wyjeżdżać. Dosiadę do Macieja. A po drodze będzie ta stacja jakaś, czy? No tak, już, tak, prawda. Na stację bym prosił. Ja to nie muszę wyjeżdżać na stację. Jedź za projektem, wiesz? Dobra. Tam gdzie projekt, to jest stacja. Czekaj. Po drodze jak... A po drodze, czy jest jakaś, tak patrzę, czy jest. Jest dopiero na... Dobra, za 500 km. Co tu się stało z tym strażem pożarnym? Ujo, ujo, zrobili i się spalili. Jakoś tak stoją w poprzek. Jedziemy czy nie jedziemy? To jedziemy na stację. No my czekamy tutaj z Dextolem już, nie? Ja już jestem gotowy, ja też czekam. To pod... Nie, kurde, nie wiem, czy... Bo ty tam Dextol wystajesz trochę tam na czepą, czy co? No wystaję, bo to jest znaczek. Chciałem go przeplatać. Tak, ja go zgasiłem przypadkowo. Maszynerię. I się podjadę trochę, żebyś miał tam miejsce. O matko. Dobrze, tu są duszki. Rex dołączył już do nas. Na kogutach jedzie. Jogi jedzie, to jeszcze tam dołącza. Komu, bo idę do domu. Olgi i kto został? Wiadomo, Grzeg. Jeszcze. Ty, a weź na tej stacji hot dogi, kup brokady. Dobra. 6 hot dogów na wynos. I 2 kawy do tego, proszę. A ja czekoladę znak. Czekoladę. To jest zwycięstwo. Paruchą pociągnę już. Dobra, jedziemy tak jak jedziemy, czy zmieniamy kolejne? Jest na uspokojenie w tabletkę. Dobra, to wiesz co, to ja ruszę. Bo już tutaj trochę luzu było, nie? Jak już skupiłeś się na stacji Nervosa? Ja już wszystko mam. Okay. I ten potem... Mówiłeś wszystko, tak? Już wszystko mam. Na kolejnym postoju nam oddajesz te rzeczy. Taka prośba, nie podpieszamy się. To nie robimy? Nie pospieszamy się, bo się dał cię. Bo dlatego ja powoli ruszam, żeby każdy dogonił nas, bo najbardziej no, i oni, nie? Po przyspieszania, no troszeczkę czasu już straciliśmy. No. Już chodzi. Co nas nie zabije, to nas... Ups. Nas wzmocni, jakoś tak. Tak, jeszcze mamy za tydzień czasu, ewentualnie dokończyć. Uważaj, za tydzień czasu by dokończyć. Słyszysz, to nas wyjdzie czas na dalsze. Tydzień czasu dokończenia, tak. Bardzo mądre. Tydzień czasu koronuje. Tydzień czasu. Gdzie wy to skończyliście? Ty, ale to macie jadę, on prowadzi. Wiesz, wiecie, jest taki chłop, który robił chyba 30 tysięcy kilometrów. I zajęło prawo to chyba mi się wydaje. Jest prawo. A, to nie pokazywało prosto. Sorry, przerwałem. Myśmy wyjechać na to stronę, jest taki chłop, który robi co? Droga, no robił 30 tysięcy kilometrów trasy. BTS-ie czy na... Uwaga, 30 tysięcy kilometrów, tylko na modach, nie? Chyba też tam jadą. Modyfikację do Japonii. Map. Tam nie pamiętam jeszcze tak kanału, ani niku to... Chyba musiał do Japonii jechać. Bo dostanę. Wiesz co? Być może. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale jest gdzieś tam, musicie nawet sobie wpisać, wystarczy tą frazę 30 km ETS 2 i powinno gdzieś tam było wysłać. Nie wiem, mi tam zawsze wystarczy promoc, pomogę multik, jakieś tam inne mapki z Polski jeszcze. Chłop sobie wyrobił wpis na odcinku właśnie, to tam pracowałem dokładnie ile godzin to nie pamiętam. I to brakuje wydaje większość... Wydaje mi się, że być może mu zajęło tydzień. I to brakuje większej skali tutaj w ETS-ie, żeby była mapa dwa razy większa. A to zakręcam tutaj. Czemu to zakręcamy? Najlepsze jest to, że on przepisowo to jest. Fajnie. Nie, fajnie. Ja też mam proste.
jedziemy. Jak wy jedziecie? Prowadzi. No to za Maciejem, bo Maciej ma ustawione. Maciej prowadzi. No wiecie, zawitamy do Gdańska, rybki sobie weźmiemy. Jak gdzie ty tak prowadzisz? O, mam dom, powiem. Ja nie wiem, bo tutaj się popieprzyło trochę. Gdzie Maciej pojechał? Zjeżdżamy. Zjeżdżamy. Ja pojechałem... Na dole jestem, nie? Taka już ci mówię. Gdzie wy pojechaliście, Jogi? Nawróć się tam, nie? Ale mnie też tam pokazywał, gdzie Jogi jedzie. Tak, ale Maciej ma ustawioną, jest tam na dworze, to tam GPS. No właśnie, ja mam swoje. Maciej, Jogi na rondzie, na rondzie. Jogi nawraca. Ja też nawracam do Jogi. Ty, Jogi, gdzie ty jedziesz? Jogi, halo. Kurde, mi się już pobiję przyjmy strony. Nie jedź za nim, Grzesiu. A później. Czekaj, Jogi, czekaj, ja sobie nawrócę, proszę. Bo mnie uderzysz. Wiesz co, ja chcę to nagranie zobaczyć, nie? Jak oni to błądzą. Ale czy uda się w przodu? I teraz musisz zjechać tym, jakbyś w lewo chciał skręcić. Poza pieprzona, ja wiem. Okay. Tylko jej nie urbić, ty. Nie, rozkręciłam się. Wygi, ale wiesz, że ty się zawiesiłeś na czepą tam chyba. Chyba o to chodzi. Nie, chodzi mi, że rozkręciło mi się chwyt od tego, od skrzyni biegu. A. Ja mam jechać teraz prosto. Tak, dobrze. No. Nie, to będziemy musieli tak skrzyni też po prostu, co? I teraz akurat. Jak cofnij się. I w prawo. Moglibyśmy cofnąć trochę po prostu, Maciej. No ja nie wiem, Dexol, Frex, Olgi pojechali za mną, a wy to ja nie wiem, gdzie wyjedziecie. Nie chcieli do Ostra chcieli wrócić się do... Wy też jakoś działałeś, że to wybrałeś. Tego, że poczekaj. Poczekaj, nie rusz. Nie tutaj. To na sobie Gdańsk, będziesz wiedział, gdzie jak jadę. Już nie zaznaczyłem. Czegoż mnie tu teraz zmienił? Bo my jedziemy do... O, ja teraz przeczytaj to. Karlskrona. Na prom. Później do Gdańska. Przez Olsztyn i do Wilna od razu, nie? Tak lecimy. Czy przez Olsztyn zaczysz o ludzie? Nie, ja nie zaczę. Tak mi to prowadziło kartę, nie? Przez Kaliningrad nie jedziemy? Bo mi prowadziło przez Gdańska przez Kaliningrad. No to właśnie, no. Słuchajcie, dokładnie. Jedziemy tą wyznaczoną trasą, którą Maciej wyznaczył. Bo mam jest standardową ustawioną. Ja wiem, to ja rozumiem to. Bo ja tam sobie przez... Dobra, kramy. No dlatego mówię, że... Drogi, czekaj na Macieja. Maciej prowadzi. To ja już nie wiem, co ja mam robić, nie? Jedź, po prostu jedź. Zobacz nas. Jedź i nie zadawaj pytań. Właśnie. Jedźmy za tobą. No a kto się nie posłuchał i nie pojechał za mną? No właśnie. Wiesz co, tam było tak, że wszyscy w każdej stronie na tej rondzie opieprzonym byliście. Ja nie wiedziałem, w którą stronę skręcić. Ale weźmy jak możesz, bo nie wiem, to kto teraz jedzie pierwszy? Ja. Maciej, ja za nim Jogi, a później ja. 8 dych na tempomat i toczę się, nie? No. Bo przyspieszyłem, bo wymijałem akurat, nie? Teraz będziemy jak na tym konwoju. Wtedy. Bez GPS będę wam mówił, bo... Znowu się pogubimy. Było ciekawe wtedy. To było najlepsze prowadzenie, mi się wydaje. Bez GPS. Ale najlepiej by było na pusto jechać i wtedy... Wiesz, jaki ja miałem plan jeszcze? Pobrać Skodę, nie? Pilotowy. Tak, Snow, ten. Snow Cowboy. Nie byłby dobry pomysł. Tą Skodą ja bym jechał na koguta wtedy, nie? Abyście sobie jechali ten. To... A ktoś by zamykał, tylko nie wiem kto. Ja bym zamykał. O, nie widzisz, wygadanie. Ale takie policyjne byśmy... Następny kombój, gabaryty. Ale takie policyjne byśmy to wzięli, to było. Ja bym sobie wziął, wiesz, jaką pomarańczową z kogutami i lecimy, nie? Wiesz. Bo no czekaj, sobie nie można, ale nie można. To... Dobra, bramki mamy, jak coś. Też wam wariuje kierownica? Drgania czujecie, jak jedziecie po tym tym? Nie mam kierownicy. Tak. Ja, na po tym silniku więcej drgania jest.
No tak. Wiem, że już znam jeszcze. To nie ma kierunku. Ja nie mam. Ja też nie mam. Żołnierze. Ale jeżdżę na myszce. Na myszce jeżdżę i jest to dla mnie wygodne, bo się przyzwyczaiłem. Na myszce, jak można na myszce jeździć? No, normalnie. Tak, to jest właśnie to. Też tak się zastanawiałem, jak można jeździć, a potem jak pojeździłem, to się przyzwyczaiłem. Tylko trzeba mieć nie maksymalnie, ale tak obniżoną czułość. Na obniżonej czułości jest fajnie na myszce się jeździć. Ja mam prawie najniższą czułość myszki. Jestem na kierunku. Mam pytanie. A czym się rozglądasz w BTS-ie? Co? Czym się rozglądasz? Maciejowi coś przerwałem, sorry. Przytrzymuję prawy przycisk myszy i wtedy myszką lewo prawo. Aha, rozumiem. A tak to myszką kryje. To Maciej mówił. Czy prędkość odpowiednia dla wszystkich tam z tyłu co są? Wydaje się, że szacem. To jest 60 dla mnie, jest ok. To ja. W miarę trzymają Rekso? Dystans. Ja. Aha, ty, dobra. Nie wiedziałem już kto w końcu, nie? Jedyne co mam dużo się. Drgania tej kierownicy. Jak po tym śniegu jadę. Ale to normalnie. Bardziej pan sobie jak co jedziesz, pamiętam to opasami na środkiem. Nie, nie jadę środkiem. Wydaje, tak wiesz? A, no dobra. Pewnie ty, Dexol, jedziesz na obowczu i chciałeś zaszpanować po prostu. Nie, ja też pilnuję. Widzę ten przodkowy pas. Chciałeś tutaj wystąpić w roli szeryfa i się nie udało, kurde wele. Czekaj, mapę zobaczy, czy wszyscy jadą. Dobra, jadą wszyscy. A nie, jak ja, rozbijam się gdzieś, nie? Ja sobie kawkę odebrałem. A też na ładzie nas trzeba tam wydepnąć do stóp. Dziesiąt na tempo macie, zerkniemy sobie. Udaje. Co, wyprzedzamy prawym pasem, nie? Jak masz na tempo macie, Macieju? 8-0. Ja też, a czemu cię wyprzedzam? No doganiam. Wiesz co, bo z górki będziemy. I tak synchronizacja jest w BTS-ie. Nie jest tak, że pójdziesz w pierwszej 80, ty idziesz 80, to w braku tak jakby można próbować się ujść. Patrz, ze mną jedzie ciężarówka, też jedzie 80, nie? Przed chwilą ja jej siedziałem na tyle, a teraz kurde mi uciekła, nie? Więc no, różnie tu jest. Tylko, że ja mam cały czas 8 dych, nie? Taki przykład, jeżeli ty jedziesz 80, to znaczy, że tak w miarę szybko do woli, to bym ze stopką chciał być. Nie mam. Zauważyłem, że tu trzeba jak najbliżej się środka trzymać, z tego względu, że jak troszeczkę ty jedziesz na środek swojego pasa, to już cię rzuca, już ci lepocze tą kierownicę. O to chodzi. Obocze jest zwiększone na śniegu. O, czuję. Przed chwilą poczułem. Więcej śniegu jest na pobocze. A tutaj środkiem jest odciążone. A to stanie, że jeszcze jesteśmy, to wiadomo, tłumi jeździły. Powiem wam, ten mod bardzo dużo nie zajmuje, 1.8, a tak zmienia ETS, że pewnie wygląda jak inna gra. Dokładnie, chyba sobie go wyrzucę na single. Ale zanim nie widzę, to modyfikacja papie chyba będzie. Ja jeszcze muszę przetestować 4 pory roku, jak to działa. Jeszcze chciałem zobaczyć, jak wiosna... Jak wiosna albo jesień wygląda, też jestem ciekawy. No, to jest pani mowy. Matko, ale prawo? Co w tym miałem? Mhm, prawo. No właśnie, prawo, było tu baczone, jeszcze mówka. Jeszcze jakiemu kierunkę wcześniej pokazałem, nie? Co, no, jak będziemy zjeżdżać, to dlaczego tu przed zjazdem byśmy jeszcze poinformować, dobra? Właśnie. Aj, tak?
No ja. No blisko. Ktoś coś ode mnie? A kto za mną jedzie? Przecież Jogi chyba za mną jedzie, a nie no. Ten. Tak, no. Jadę za tobą. No, myślałem, że się zmiany jakieś zrobiły już, nie? Spokojnie. A mi się GPS zepsuł, nie aktualizuje mi się po zrzęceniu. No dobrze, no bo to jedziesz na Wirpale. Wejdziesz na zjazdu, to ci się tak to jedzie. Ja no ścikał. To właśnie o to chodzi, żeby jechał bez GPS na Dexie. A to czasem GPS na Dexie. Po prostu jedź za nami tyle. Nie, ja mówię, że... Dobra, ile tu jedziemy? Takie pytanie. 70? 70? 80? 70, bo muszę was dogonić. A, no to czekaj. Ło, Dexol, co tam robił mnie na mapie, ty. Wiodrym przed chwilą był. Ale Dexol skoczył do przodu u mnie. No może nigdy nie reklamuję. To u Dexola coś jest, nie? A co z tym eventem oświetlać? No dopiero będzie, czy... A jest zaraz tyle, ale jest... No, będzie. Będzie. A, u mnie Dexol odwala. Wcześniej widziałem, był jeszcze jeden. Dexol odwala. Po prostu jadę. Ale co no. Ty się za jakieś kamery zero używasz? Zaradzę się. Co ty za kamery zero używasz? Cheatuję, halo, cheatuję. Nie będziesz z nami jechał, jak ty będziesz szczytował. Ja mam lagi, bo po prostu co piję, to teraz tak, zamawiają tak mnie. O, wywalenie za sesję. Tak, to jest lagi. Nagle ja za mną jest, co jest? Ja już gubię się, kto jedzie za mną w końcu. Bo Dexol mi się przed twarzą pojawił. A bo to lag miał, to nie jest kamera zero. Jogi, weź sobie teraz zapal długi światło, nie? O, już stoiło. Wysoki ping. Zobacz jak biało. No. Ty mnie łyskaj, ty, majster. Ja będę miał filmiki z tego. Ale będziecie mieli to na filmiku, jak u mnie jest. Jogi, hamujemy do 50, bo ten zabudowany. Włączyłeś też długie? Nie, ja mam wyłączone. A możesz wyłączyć? Pada śnieg. Dobra, Krzysztof, o, teraz będzie wesoło, hamuj. Jak pada śnieg. U ciebie pada? Zauważyłem, że to jeszcze chwilę tylko pada. O, teraz czuć, że jest fizyka spieprzona. No czuć, bo wjechałeś we mnie, nie? No patrz! Ale ktoś we mnie wjechał! Ej, stójcie, bo ja osobówkę teraz mnie walnąłem przez was, nie? Olgi tam na pasie obok stoi, jak szanie, co to się robi? No stopie, spokojnie, bym nie wyhamował. Czekaj, cofnę! Bo... Osobówka teraz będzie stała przez według gamonia, nie? Super. Kto mi zniszczył naczepę? No ty żeś wjechał. Macieja? Ktoś tam w ciebie? Nie, ja nie wjechałem w Macieja. Nie. To we mnie ktoś nie wjechał. Maciek, mam pomysł. No dobrze, zostało do kurde, no. Maciek, mam pomysł, nie. Pomogę. Pomogę tej osobówce zjechać, okej, czekaj. Pomogę no tej. Właśnie, bo ja teraz nie wyjadę przez tą, że mnie tablo... Aha. Nie, bo myślałem, że ta osobówka tak będzie jeszcze stała, no nie wiem. Dobra, to my wyruszamy już. Powoli, żeby tam Olgi mógł wjechać, bo on stoi na lewym. Ja jestem tego zdania, że przygoda zawsze musi być. No, że tutaj robię wam miejsce, to ile mogę, nie? Kurde, mogłem w konsoli... Jak jest konsola w konsoli na opady więcej? Nie włączaj Olgi, bo ja nie mam opadów. Ja sobie byłem dobrze. O, ja pierdziele. Będzie wesoło! Ej, u was to jest... Właśnie, po to chodzi, żeby już śnieg nakurwiał. U was też pada też? No, nie. Na Jogi, poczekaj. Tam śnieg może bardzo. Jogi, no, ale poczekaj, Jogi, włącz to w Polsce. Jogi, włącz to w Polsce. Ty też bym włączył, będzie śmieszniej. Jogi, może nas wywalić z sesji. Ale pada, ale przecież. No właśnie. Dziwnie kopci, nie? No. Jakbyś kopci. No. A, kopci. No bo nie wiem, bo też tak, ten efekt tego deszczu jest taki, że... No... Nie, wiesz co? Bo to jest tak, diesel musi kopcić, nie? To jak coś jadę 7 dych, żebyście tam dogonili. Oho! Żeby mnie wywaliło teraz? No, ja bym w gazie. Prosto czy w prawo? Prosto! Dobra, nie wywaliło. Myślałem, że wywali. Dlatego już cię, Jogi, ostrzegałem, nie? W razie. Tutaj, teraz. Cały czas za mną mieć, o. Taka porada. I co, i zaraz 1000 km zostanie nam do celu, nie? Dobra.
powrotem. Przyspieszyć do 80 czy nie? Tak, tak, tak. Pytanie? Dobra. No bo tam tył najważniejszy jest tak naprawdę, żeby dołączył do nas, nie? Wszyscy jadą chyba Gęsiego też. Gęsiego jak gąski, jo. Ja już stawiam już na tempomacie 80. No ja też mam 8 dych. O, teraz będzie wesoło. Zakręt. Jak fiknę, to będą jajka. Ty się, kurde, tak wygląda, jakby to dymiło na czarno. No bo tak, no. Tak gdzieś się chyba jest. Znaczy to powinno z tym być takie, że to się, które jest pod kultem. Wyłączyłem MS Afterburning i przestało tak skakać. A wydajność. Tego, że być może na to, prawo. To Michał mi tutaj... Kurde, trzymałem hamulec. Czuję ty, jak pojechałeś. Ja trzymałem hamulec i tak wypieprzyło mnie. Tak, przy takim sprzęcie nie ma sensu w ogóle cokolwiek podkręcać. Bo te 10-20% no, podkręcisz. Ale ja miałem undervolting zrobiony. To mówię o tym, niepotrzebnie. Macie, to nie jest podkręcanie, tylko obniżenie voltażu. Hmm? Undervolting jest po to, żeby zmniejszyć troszeczkę wydajność. Kosztem, no, zmniejszyć też napięcie. Już miał niższe temperatury. Ewidentnie. Tylko przez to wszystkie te problemy. Być może. Nie wiem. Może muszę zresetować tego. Ale drogi fajne. Kurde. Ania. Ale wąziutkie. Ale fajnie teraz jest, jak pada śnieg. Boże, my taką mało wjechaliśmy. Jest mega klimat. Faj, to takie podkręcanie, czy to obniżanie, bo tam to fajnie brzmi, fajnie wygląda, ale w praktyce to jest tak, że na dłuższą metę to tak inaczej coś czuje. Problem jest niestabilnością. O, na dłuższą metę. Tak, to wiem właśnie, dlatego ja tego kiedyś o to nie bawię. Nikomu nie proponuję. Wszyscy dojechali? Cali jest drogi? Znaczy Michał tam mi robił undervolting, ale muszę to przyjrzeć się temu zrobić. Znaczy... O kurde, jaka długa! Droga hamowania jest, ja pierdzielę. Jogi, gdzie ty jesteś? W ogóle? Na orkierem. Czekaj. A Grzesiu gdzie? Czekajcie, na mapę patrzę teraz. Kolejno, wszyscy idziemy. Dobra. Wieszam jak pan. Trochę, powoli. Gaz do dechy i na drzewo. Była, podoba mi się to kopterny na tabu. No bo to diesel, nie? Ciekawe, to jest... czy gdzie by tak samo było. Ale to jest efekt tego moda, że tak kopczy. Dobrze właśnie, mi się to podoba. Dobrze, musi kopczyć, nie? Tylko mówię, ciekawe, tak, czy to tylko w nocy, tak widać, czy też w dzień. Tak kopci, jakbyśmy mieli nieprzeczyszczone katalizatory. No jak jest silny, nasz ten kopci. Pamiętam, w jednej pracy pracowałem na kolarni i mieli takiego busa, w którym był tak zapierdzielony katalizator, i kopcił jak przeszelony. I kopcił, kurde, czarna chmura, że nic nie było na drodze widać. Serio. Tegoś razu mój szef za mną jechał, ja jechałem busem, on jechał autem, osobówką. Mechanika akurat jechaliśmy. No to mówię, pisnę gaz do dechy, niech pokopci trochę. I było Boże, nie wiedziałem, że aż to tak kopci. No taka czarna chmura z niego była. Mafik dogoniłem. Ja go tam cisłem ostro. Jakby coś trafik dogoniłem, więc powoli tak hamuję do 70, nie? Ej, Maciek. Hmm? No na scenę taki kombi weźmy, może mogę na Skodę, na przykład będziemy policję mieli. Dobra. Aż mi się to spodobał taki pomysł. Jaki pomysł? No że... Nie, wiesz o co chodzi, bo że jedziemy, patrz, że jedziemy, na przykład jedzie dwóch pilotów w Skodach, nie? Ale to musiało być więcej osób, wiesz jak? Czy dałoby radę coś takiego na Tracker MP zrobić? No nie, bo ja mam policyjne, bo policyjne nie działają na CPS, bo trzeba mieć adwin. Tak, że tutaj mają bank. No właśnie, a tutaj wymożna.
jakoś tutaj z tym kanałem rzutkowym. Czy dałoby radę taki może... dedykowany własny serwer do ETS-a zrobić na przykład 50 osób? Tak, ale to pierwsze dywacje nie wiem. A moja? Nie da rady, tak, jak to coś się da, już nie ma tak. Jeszcze nie słyszałem tego czegoś, żeby ktokolwiek to ogarnił. Ale... Co, że? Ja z kodą... Musiał całą, tak zrobić, jak taka SMP zrobił. Po prostu tam można u nich wykupić czy takie coś. Dobra. Jestem pewien, jak to w ogóle wygląda. Jak to wygląda? Jeszcze nam zostało 1150 km około. No nieźle. Razy 1170. Ja wiem, czy co pokażę. Musisz łamać. Kogo? Trafik już wyskoczył przed maską. O, będzie wyprzedzanie tego trafika w końcu. A ja bym nagle coś tam było. To zabij. Jeszcze prócz mnie i Grzegorza nagrywa? No ja nagrywam, to ja tylko takie ciekawsze fragmenty. Ani moment. Uważaj, jeżeli... bo trafik staje przede mną. No przecież ten DSM, panem momencie. Was tego gorąco, bo pewnie skrzycie. Pobiłeś mi na nie działają, nie ten, za zimne są. Lecz ten hamuj też. Wiesz co, bo fajne jest to w Windowsie, że masz balon, tego... Dzięki. Tego X-bara, czy jak to się nazywa, i masz takie ustawienia, że możesz nagrać ten moment i ustawić sobie, że na przykład też do minuty wstecz od tego momentu. Nie, to się wydarzyło, bo jak wstawiałem. Dexo, co ty robisz? Co wy robicie? Ja tylko wielkiego rozpłanę. Dexo skacze do tyłu. U mnie ten? U mnie. Magik. Wyprzedzam was, bo... Nie wiem, co wy robicie już, nie? Dexo chyba zlagowało. To... Pana, to nawet go nie... U mnie to było tak, Dexo we mnie wjeżdża, przenika przeze mnie, nagle Olgi mi mija i już nie wiem co robić, nie? Nie wiem. ETS to jest samo losu chyba. Ale fajnie jak pada ten śnieg. Ojej, Dexo, pan zbawi. Musicie większe dystanse trzymać na tym śniegu i tyle, bo nie hamowanie słabo działa. Macieju, czy my tutaj zjeżdżamy, czy dalej prosto jedziemy? Jogi widzisz co pokazuje, tak? Nie? No właśnie, no to Jogi was nie wprowadzi dalej. Patrzcie na auto, jak się auto zachowuje. Ale sypie. Ej, macie powiedz mi tutaj prosto czy w prawo? Prawo! Gdzie jestem, to w prawo. Ja się boję, że w pewnym momencie się tak co załaduje i zwolni we mnie jakby się nie pojawi i powiedzmy kłop, no tak się boję. Teraz to albo na tej zgórce. Uważajcie, bo możecie nie wyrobić, jak z górki będziecie po tym zakręcie zjeżdżać. Aha, tu się wypaliło? Chyba? Dexola? Wrócił. Dobra. Mądre, ale... Śmiesznie jest często. Według mnie śnieg jest bardzo fajnie tutaj. Jak pada. Jak nie widzisz, gdzie jestem? Tak, widzę. Obserwujcie ciężarówki, włączam kierunkowskaz czy nie. Wtedy unikniemy pewnej rzeczy. Właśnie, ja nie widzę, bo ten dym mi zasłania. Ja właśnie jestem na kamerze, żeby zawsze będzie widzieć. Po prostu kto prowadzi, niech tam wcześniej informuje, jak będzie jakiś zjazd. Jaką prędkość tutaj robimy? 80. Bo widzę, że chłopaki tam się trochę rozkleili. 80 będzie dobrze. To 7 dych pojedziemy najpierw, wiesz? Żeby dogonili nas, nie? No w sumie tylko chyba ja. To fajnie to wygląda teraz. Te zewa te blaste w tym śniegu. Ekstra. O, teraz dzień się robi. Jeszcze lepiej będzie. Nie przestało. Ale którą macie godzinę? 8.25. Dobra, czyli to jest zsynchronizowane jednak. Jesteśmy w Szwecji, to już tutaj wcześniej. O, kiedy przestał śnieg padać, szkoda. U was sypał śnieg? Nie gadaj. Nie padał śnieg, no, to był dym. Przestał właśnie. A u mnie nie pada. No, u mnie też. No, jak u was, a u mnie się dzień pomału robi. U mnie dzień jest. Może zaś fajny był ten śnieg, kurde, tak sypało. 30, ale zobaczcie, jak to teraz fajnie wygląda. Dzień. No tak. Z tym biorąc
Ale wcześniej masz, jak były te, na początku te modyfikacje, te drzewa nie były tak aż tak, nie? Tak zdekorowane, a teraz wszystko jest dookoła białe, nie? Ja pamiętam wcześniej było coś takiego, że drzewa były nietknięte w ogóle, ale to było na Winter Modzie 7 chyba, albo 6. A, no tego nie wiem, bo wcześniej jeszcze właśnie nie testowałem. Kiedyś dużo gdzieś tam... Ładnie ten mod wygląda. No tak, bardzo. Jeszcze powinien takie pługi śnieżne jeździć. No, zawsze możesz sobie jakiś zgrać mod. A też była ciągle modyfikacja, podejrzewam. Na pług śnieżny. Jeszcze, według mnie, jeszcze powinno być, panie... według mnie jeszcze powinno być takie zaspy śnieżne. Że czasami wjeżdżasz i cię do góry podrzuca, albo jest totalna ślizgawa. Danka. Podobno, że ten mod współpracuje z tym, z promocem. Także na tym modzie pogracie w śnieżną na promocję, no to tak kurde bele. Promoc to ma drugi plus map, bo garek powinien podjąć. Fikcyjna Polska na pewno. Volunteer Building też? Volunteer Building też. Przy ściąganiu tego moda patrzyłem, z czym tam było kompatybilne. Wiem, że pisało promoc, na pewno. No nie wiesz, ale promoc jest. Ale wiesz co? Ja ostatnio mam takie uważanie, że Volunteer Building tak na wierzchu tej mapy tyle rzeczy, które to jest mało zoptymalizowane teraz. Przykładowo na samej mapie promoca połączyłem RUSMAP i Pro Extended i nic mi nie lagowało. Wyłączyłem tylko Volunteer Building do tego i przyjąłem też i tak dalej który wprowadził. Volunteer chyba z modem RUS nie współpracuje. Yes. Są kompatybilne, jeżeli przełożymy projekt tam na silniku większym robotem. Ja wam ogólnie polecam taki, bo jest taki projekt właśnie Silesia się nazywa i tam przebudowuję na przykład kompetencji tam Silesia. Czerwone mam. Tylko żeby to mieć, żebyś to chciało, to musisz mieć jednocześnie promocję i Volunteer Buildinga. Ty, powiem ci, że z Dexola będą najciekawsze fragmenty. A gościu. Jeszcze jest taka mapa południowa Polska, gdzie jest Nowe Sącz i tak dalej. Jeszcze tego nie korzystałem z tej mapy. Znaczy mam gdzieś tam modyfikację, ale jeszcze nie testowałem. Ty, ale serio, strach za Dexolem jechać, bo znika, teleportuje się, wjeżdża w las, wyjeżdża. Widziałeś takie pytanie? Nie, ja nie muszę. Dobra, jedziemy prosto. Że dodali Wadowice na promocję. Teraz? W tej wersji? No. Czy? Tak. Nie widziałem, czy właśnie było. Czy jest kwestia mojej kawy? O, teraz fajnie widać ten wschód słońca. Dobra, zobaczcie po prawo. Ekstra przestrzeń drzewa widać. Ekstra widok. Fajnie, już. Nie powinienem stakować, bo włączę u siebie ten zapis z tego. Wywalę to. Dziękuję. Już powinno być. Co żeś miał włączone? Miałeś włączone. No to nagrywanie nas. Nagrywanie tym live'a tego robię niepublicznego, ale już go wywaliłem, już to bardzo lagowało. Nie możesz jednak live'a nagrywać? Znaczy no ten, jakbym samym obecnym nagrywał, to pewnie by to wyszło, bo nie ma miejsca, więc już odpuściłem. Ale jak robisz live'a, to nie masz od razu zapisu na dysku? Nie. To zależy, jak sobie ustawię. A tak prawie co ustawiałem, rozłożenie publiczne tyle. Z tego co widzę, nie mam teraz spadku wydajności. Bez tego afterburninga.
tego. To jest dobry program, bo obniżam temperatury na karcie, tylko muszę jedną rzecz zrobić. Bez tego undervoltinga, z tym podkręconym wiatrakiem. Próbować. Tłumaczyłem, że karta jest też wielkowa i ewentualnie jak te termopady się... Te termopady, co pan Michał mówił, no to ewentualnie się... Zabawy takie właśnie rzeczy, no to na 200 metrów te chwili tam gdzie. Ale Jogi, wyjechałeś, widziałem. Ja widziałem, ale zrobiłem ci miejsce. No to co, prawidłowo ci wyjechałem. Prawidłowo. U mnie to zawsze, wyglądało jakbyś wiesz. Jak, na przykład jak ja w prawo skręcam na, zwyczajnie na drodze, to już sobie wybieram ten pas, którym mam jechać. O, też tak można, nie? Wiesz, jeżeli ja jest taka ciebie... możliwość oczywiście, bo nieraz nie ma takiej możliwości. Jestem po prawo wolny pas, a na przykład środkowy, to jest z warunkowego jak skręcasz, co nie? Mhm. Ale jest też na jakiej drodze? Raczej staram się dynamicznie jechać i nie blokować ruchu. A niektórzy mają jeden pas wolny, czekają, boją się wyjechać. Ja pitole. Pytanie mam. Ktoś potrzebuje na stację? Nie. Ja mam jeszcze 70% paliwa. Chcesz iść w ja, ja tankowałem w Bergen, więc spokojnie no, starczy ja paliwa, do końca ja trasy. Ja jedną wjechać czy nie? Nie. Ja mam jedną trzecią. To co to, jedną trzecią? Jedną trzecią. Może inne pytanie, w ogóle ktoś potrzebuje zajechać? Po chcę później to zajechać, nie wiem. Bo później nie będę mógł biegować do stacji. Później ten też zaatakuje. Ja mam 70% jeszcze. Matko, Dexon. Baga. Dexon okrot odwala. Ewentualnie coś może chcą do toalety, to... Jak i przygotuj się na wolne wyprzedzania. Na wyprzedzanie? No. Trafika. Ja po prostu teraz wychodziłem za testa i włączałem te wszystkie OBS i tak naprawdę. Testowałeś okrot, testowałeś zimówki, tak na razie. Uważaj autobus. O matko. Leży? Zaświeca była. Ojej. Jesteś czy nie? Jestem. Jogi? Za tobą. Za mną? Tam się wydarzyło. Dobry kierowca to kurde. Wyjdzie z każdej presji. Jakieś niespodzianki po drodze? Tak. Wszyscy dojechali tam czy? Już wszystko widzę. Ale fajnie efekt tego widać w śniegu te słońce. Aha. Bardzo fajnie widać jak się odbija. Oczywiście na żywo jest przerąbane, jak jest deszcz pada, jest ciemno i na przykład świecą ludzie światłami, ale tu fajnie to wygląda. Jogi, hamujemy. Jak wschód jest słońca, to też jest przesrane na drodze, bo tam bardzo odbija. Zwłaszcza w tą stronę jak świeci, jak twoją stronę świeci. Czerwone ma. O, i dojeżdżamy do tego, do promu, nie? To żebyśmy też się tam nie wpychali na tym promie, nie? A, okej. O, za godzinę mecz ogólnie jest, nie? Jaki mecz? Polska... Polska, a, Polska w Flancja. Polska w Flancja? Ja! Nie ma co oglądać. Oj, będzie wpierw. Wygramy. Wysramy. Wyszliśmy już z grupy, tyle nam wystarczy. Tak. To myśleliście więcej. Chociaż styl ma trochę wiele do życzenia. Częstny i Lewandowski tylko będą grać? Nikt więcej. No to dwóch piłkarzy nie będzie grać. Tak, Szczęsny nam. Rozkwit! To duży łagodnie nam Szczęsny. Messi. Nie strzelają z bramki. Że dla nich to jest zasługa cała. Ty, za to, że gdzieś to się dzieje? Szczęsny jest gigahadem. Jak bez tego obrębu. Ej, a słyszeliście tego mema? Czekaj, jak on było? Halo, jakiś tam psycholog, coś takiego? Chciałbym zamówić wizytę na nazwisko Messi. Nie, nie słyszałem to. Jak coś na światłach staniecie, to ten, to mówcie, nie? Teraz gdzieś tam staniemy, poczekamy, nie? Ja pojechałem do czerwonego.
Rekord video. No nie widziałeś. No niestety, ale... na punkt nie mogę przepisować, bo zgubił was, będzie pamiętał, bo was już znajdę. Nie, bo Grzesiu ma ten, nagrywa, nie? Dobrze mówię? Tak. No, no to widzisz, się nagrałeś, kolego. No, będzie. Możesz to być. Dobra, tam 80 przyspieszę, nie? No, będę musiał trochę pociąć, bo ostatnio nie mogę pociąć. Muzyczkę stawić, jeżeli. Tylko was będzie słuchać najwyżej. A ciebie? Nie wiem, bo waszym. Bo mnie tutaj dużo dźwięków trzeba być. Ale nie wiem. Dobra, dojeżdżamy do portu, moi drodzy. Nie wiem, bo sobie cały cieszę, że nas zobaczyć, to trzeba być. Chyba pan wycisnął tych termomów. No okej, okay, no nieźle. Bo ja też zaraz sobie poustawię jeszcze w czasie OBS-a, bo tak miałem zrobić, nie? Więc zająłem cię czym innym, taka robota. Grzegorzu, jedna uwaga, jak OBS-a stawiałeś i nagrywanie włączyłeś, sprawdź jak ty mówisz, jaka jest głośność nagrywania i jak inni mówią. Bo ja musiałem na przykład do minus 30 odciszyć urządzenie audio, to co wy mówicie. Nie jest to max, to będzie bardzo głośno. Także będzie nierówno na pewno twój głos z głosem tych, co mówią. I co mówią, będzie o wiele głośniej, będzie przestęp. Nie. Wow, nie. To dodać jakby osobny ten, że przechwytywanie Discorda i przechwytywanie mikrofonu. Jest Discorda przecież. Znaczy w ostatniej nie. chwili mi powiedział. Może chyba zrobić. Sorry. Ale ja powiem tego? Przechwytywanie Discorda i... Trzeba było się wsunąć, a myślałem, że prosto. Właśnie za późno to pomyślałem. Miałem to wczoraj zrobić i... Dzisiaj to robiłem, dobra, że nie do końca mi to wyszło, ale dobra, damy radę. Do Gdyni lecimy, nie? Jak ktoś... Do głośności to wszystkich tak samo będzie głośno słuchać. Bardzo głośno. No, tak jak mówię, no, przechwytywanie Discorda osobne i przechwytywanie mikrofonu. Mhm, tak już. Mówię, za późno o tym... Przechwytywanie gry też osobne może być. Znaczy ja mam przechwytywanie ekranu, co mnie też. Nie robiłem... Jak masz audio, to no. To wszystko masz. Widzę, Jogi się pojawił, dobra, czekam dalej. Za wami. 10 godzin. 3600 zł. Dobra, to podjeżdżajcie tu powoli, nie? A nie, ja lecimy na tym problemie. Do Gdyni. To już trzeba jechać, no kurde. Olkier. O! Kasnie! Czepkałeś mnie, kurde! Nie widziałem! Jesteś ale niewidzialny! Jak you are invisible! To 400 ładunków, 10 pasażerów, 30% tego. A tam nie gada już, nie wiem. Nie widziałem. Czerwone światło. Dobra, czekam na was na chodniku. Wiesz, Jurek z Gdyni? Zostegny. Moje województwo. A nie, to nie moje województwo. Nie, to jest pomorskie. Jurek z Gdyni. Dobrze mówię? To poczekajcie, bo tu trafik zaczął hamować. Teraz nie wiadę. Chyba auto przepycha. Nie, czekaj. Co? Nie, w sumie nie. Myślałem, że auto przepychałeś. Ja nie, ja wstałem na boku. Nie, bo źle spojrzałem. O Boże, co się dzieje? Dobra, na rondzie w prawo jedziemy, nie? Na rondzie w prosto. Na rondzie prosto i w drzewo. Gregorzu, u ciebie też jest tak, jak do końca nie wciśniesz sprzęgła, to ci się nie zmieni bieg? A to ja proponuję, no też tak jest. Ale dodatkowo mam chrupanie tak jakby na kierownicy. Polecam ci to zmienić na zaawansowane, to właśnie ustawione, zaawansowane, jak to się nazywało. U mnie w Skodzie nie muszę do końca sprzęgła wciskać, żeby zmienić bieg. Wiesz, to auta i też... Ej, ty masz jakieś Fabie, co nie? Tak. No. Jaki silnik? 1.4 MPI. O. No to stary grzmot. 20-letnie auto. A teraz bez nocy widzę. Słucham?
Benzyna czy diesel? Nie, benzyna. Ale gaz masz? Nie. Jakbym miał gaz, to bym co chwilę jeździł do mechanika, bo miałem już gaz w jednym aucie i co chwilę jakieś pierdoły były, naprawy co chwila. Może był źle zamontowany, może ktoś źle tam... Włoska, może... No może to jeszcze... musi nikt, który nie toleruje gazu. To był Ecotec. Ecotec 1.2 w Oplu było. Bo te silniki bardzo lubią gaz. Taka ciekawostka... To zależy od tego, jakie instalacje są. Taka ciekawostka, bo powiem, że nie trzeba w ogóle używać sprzęgła, żeby biec zmienić. Mam taki, co i bez tego potrafię zmieniać. No właśnie, o to mi chodzi. A że tam przy okazji właśnie coś tam pozacierać, to już inna bajka. Co my jeżdżamy na granicę? Da się też bez sprzęgła ruszyć ponoć w jedynku. Też dwójką, nie pamiętam, dwójką. Do jakiego nie jedziemy do Łodzi, nie? A, śmiesznie by było. Jak się w lokę teraz, to czego żeśmy gonił, nie? Mulam specjalnie już. Jeszcze. Konwój w końcu na całego ma być, nie? Jeździmy na takie ścięcia umylkę. Ja też, nie? Ale u mnie to dźwiękowe bardziej. Teraz są. Zobacz, kopci wam czy nie? Nie, bo nie mam. Ja nie widzę. Bo mi nie pada nic, więc jak mi nic nie pada, to nie mam. Jogi, widzisz, gdzie jedziemy już? Nie? Może tak, to co się dzieje z tobą? Tak, widzę. To po prostu plecenio. Czekać mamy czy jak? Czekaj, bo... O, leczny. Jogi? Tak? Rąbnąłeś? Nie. Uważaj, nie wszedł mi bieg, po prostu i dlatego. Zwolniłem. To się zdziwię, bo zaczął cofać. Powoli jedźmy, bo tamci się to wbili, nie? Dobra. Nie wiem czemu, ale na to mi się wzięło, że to wchodzę. Czy na wszystkim. Daleko jesteś? Czerwone? Kurde, lusterkiem sobie zasłoniłem. To jest ten punkt zdjęciowy chyba. Punkt zdjęciowy mówisz? No, bo dodali ostatnio, że jak staniesz gdzieś i zrobisz czemuś zdjęcie, to się zapisuje w tym albumie. A no proszę, to zmieniali w tym trybie fotograficznym. No, to jest fajnie. Jak coś powoli ruszą, żeby dogonił nas tam reszta, nie? Będę zarzucał. Ciekawostka, blokada, teraz jest nie blokada, tylko czekaj, tak się nie nazywa, bo to trzeba chyba włączyć w ustawieniu. Retarder, że to już albo było. Diferencja. Nie, to też było dobre. Teraz podążymy dopiero w 1.4, tak. Ungulator do diesla trzeba włączyć. Ungulator? Chodzi o wapę, to było... Oni się to by koła nie mieli, bo to są fajne. To jest ten... blokada dyfra. Nie. To jest sobie na porządku. Blokada to jest na wzniesieniu, jeżeli jedziesz. To mnie wyprzedza pytanie Bersona. Wysuwanie spoilera. Musisz sobie zamontować. A, sorry, bo tak mi się urwało. Nie wiedziałem, że ten... Chyba znowu coś zaczyna padać. Jogi widzi, gdzie skręcam, nie? Tak. No i bardzo dobrze. Spokojnie. Nie no, wiesz, mówię tylko, wiesz... Mnie nie musisz uprzedzać, ja tutaj ogarniam to w miarę. No dobrze, cieszę się twoim szczęściem. Chodzi o to, że jak ruszasz na szybkich nawierzchniach, to będziesz połamiał. Takie coś wprowadzi. Kontrola trakcji? Nie. Chodzi o ten wał, czy też tam to było. Strzelanie z wała? Muszę po prostu sobie przytrzymać. Blokada dyfra cało. No blokada dyfra tylko nie, jest na wał. Nie, jeszcze jest inna opcja. Przenoszenie napędu? Wała? No to. Motor się wiem. A
ja nie potrzebuję jakichś specjalistycznych takich gumien. Po prostu ma być sprzęgło, mają być biegi, kierowanie i tyle. Reszta mnie nie interesuje. Ma być granica koła świata. Przypominam, że to jest symulator, więc takie rzeczy cieszą. A nie, no. Policja jest. Czekaj, jak będziemy mieć w BTS-ie w te pory roku jeszcze kiedyś. Wątpię, żeby to twórcy wprowadzili. Chociaż no ja mogłoby być takie sezonowe, że wprowadzają bez modów. Oni pracują już od dawna. Te na przykład tak jak w niektórych grach, w Warzone czy Fortnite, jest sezon taki, zmienia się totalnie mapa. Jest sezon taki, zmienia się totalnie mapa. Samo powinno być na przykład tutaj, że na przykład są święta, na przykład takie, są jakieś ozdoby na mapach, choinki czy coś w tym stylu. A na przykład jesień, no to więcej tych żółtych liści i tak dalej. Jakieś nowe ogłoszenia, powinni cały czas na bieżąco to robić, no ale... Jak i Hamuj? Nie jest takie proste, to nie jest tak, że oni sobie w ciągu przykładowo, nie wiem, miesiąca czy nawet dwóch to zmieni. No i to pracują. Ale powinni przygotować lat, tak, no tyle lat już, 10 lat jest. Kurde, to nie jest takie proste, to kiedy? Za 20 lat to wprowadzą? Nie, to nie jest takie proste, bo tutaj by musieli już całkiem silnik zmienić na przykład. Niekoniecznie. ATS-3. Nie, to jest silnik, ale to są grube zmiany, już to nie jest tak. No nie ma sensu ATS-3 tworzyć. Skoro mody potrafią to zmienić, a oni kurde nie potrafią, to coś jest tu nie tak. No tak, ale nie chodzi o zmianę, bo zmiana to jest na stałe, no to jest nie problem, ale chodzi o to, żeby to było. Ale przypuśmy, sezonowo. Chodzi mi o to, Grzegorzu, tak, jest, przypuśmy, nie wiem, sezon jesienny po prostu się zmienia cała mapa na jesienną, tak? No to o to mi chodzi. No, to mi 4 chodzi miesiące to właśnie... taka cykliczna aktualizacja. No to o to mi chodzi, bo to, że sobie zmienią mapę, to nie ma problemu, ale chodzi właśnie o tą cykliczność. To jest problem. Mogłyby być tak zrobione. I też powinna być też opcja, że ktoś będzie chciał, to sobie wyłączy te cykliczne zmiany pory roku. No właśnie to jest ale moim zdaniem, no powiedzmy, że by zgrało się jakieś dodatkowe 8 giga na przykład danych. No i żeby to już użytkownik, który korzysta z ETS-a, żeby po prostu miał to na dysku i co jakiś czas by to się zmieniało. Myślę, że jest na pewno na to jakieś rozwiązanie. No widzisz, jak pomujecie, to mówcie, co? Powiem wam tak, no. Tak, no to nie pomujecie. Ludzie po prostu, panie, mapami. Trzeba trzymać dystans. Jeżeli oni jeszcze do tej pory nie rozwiązali. Musi być. Powiedz mi, Olgierd, jak proste. Jedziesz na drodze, na prawdziwej drodze, czy ktoś ci włącza przez GPS, albo przez CB radio, że będzie zaraz zwalniał? Nie, po prostu trzeba patrzeć, czy nie. Maj dystans i tyle. Uważaj, tak jest. Tak się robi. Stacja. Coś potrzebuje? Nie. Ja muszę. Dobra, to zjeżdżamy na nią. W sumie się dotankuje. Jednym sztombaku. A szczególnie w gabarytach, jak się jedzie. Jak się bierze gabaryt, to tak jest. Ile prowadzi, to nie porównie o każdej zmianę. A jedno nie jest na drodze. Wiesz, Maciek, co robić? Ojej, tak sobie. No ojej, co? Oczywiście. Ktoś mnie na to chwilę przelegowało, ale wszyscy porządku. Ja już wiem, mu pokazuję, gdzie jedziemy, nie? By wiedział. Mogę. Ale placzołeczka taka. A znowu laguje? Boję się jechać tam, wszystko ciebie. I poczekaj, ja się dotankuję. Ja na chwilę się zatrzymam, włączę ręczny. Ja proponuję udać się. Zapalę światełko w pokoju. Minutowa przerwa. Dobra, to? Dobra, na kawkę, jo? Noszę na toaletę szybko. Szybkie ślipko i wracam zaraz. No, ja bym tu moje miejsce zawsze, nie? Na którym stałem. Słuchaj, ja muszę zobaczyć, jakie wy macie ciężarówki przy okazji. Bo Olgi widziałem. Rex widzę też, jakaś ciekawa. A za mną kto jest? Dexol. Też widzę fajną na ten ma. A Grzesiu, co, nie tankujesz się? No poszedł za dwóch, powiedział, że widzą tylko Olgi. Czekaj, to zrobię tam miejsca, żebyście mieli.
Wiecie co, ja muszę coś zjeść. Idźcie. Oho, dobra. Zostaniesz z tyłu. Będę jadł, jeśli po. Co zostanie z tyłu? To się dowiedziałem. Podsunę ile mogę. Olgi, jesteś? Takie pytanie? No jest. Ja jestem. Możesz cofnąć, to ja wyjadę sobie tam przez stację już. Wyjadę kawałek dalej. Okej, to nie stoi. Dobra, ale widzę, że przejedziesz, bo... dobra. Nie, bo to dobra. Pustuduszki przecież. A ty co, Olgi, no. Jesteś, czy nie? No, jestem. To więc cofnij trochę, ja się wycofam. A, Grzesiu, no, to możesz przejechać. A, nie wiem, że są, ale tak realnie lubimy, nie? Ona sobie Jogiego wyminę już. A. Jedzie też Afreksa, widzę ciężarówkę, nie? Po prostu tu wjadę Jogiego i tyle, nie? Poczekamy jak przyjdzie. Już się wszyscy podtankowali? Tak. O, przyszedł. Kurde, teraz Frex będzie pół godziny jadł. A Frex był pierwszy. Ej. Nie podjeżdżaj. Nie podjeżdżaj do mnie jak ktoś. Ja chcę tył wkomponować tam jakoś. Jakoś tak stanę i będzie dobrze. Powiem ci, ja już powoli mam dosyć tego konwoju. No. Jak no się tak przedłuża, ja to mnie już jeszcze dodatkowo męczy. Plec mi dzisiaj po prostu boli. Ja ujechałem 2 godziny. Miało być 2 godziny, a już jest 4 godzina tak naprawdę. Piąta. W sensie 2 godziny trwały na rozpoczęcia konwoju. No właśnie. Problemy techniczne itd., ale to nie nasza wina, nie? Też, bo to moja wina, że Freksowi na przykład internet nie działał. No. Spokojnie. Spokojnie, Jogi, ciśniemy. 4-5 godzin jechaliśmy, dawaliśmy radę, także damy radę i tutaj. Tak już daleko nie ma. 4 godziny nie ma szans, żebym z wami jechał. Już daleko nie zostało. Ile pokazuje macie tobie? No mi 440. Ja tyle nie wysiedzę. No już coś się mam macie tak już. Ja tyle nie wysiedzę, nie ma szans. 400 km na mecie jesteśmy. Gdzieś pół godziny może się będzie miał. No dobra, jestem. Gdzie? Tak, jeszcze 20 minut mam, to jak coś to... Jeść. Ty pojechali wszystko ten? Samy? Dawaj Macieju. Poczekaj, bo... Ja pierdzielę, ty Ewelina, to nie zaspał mi zaraz tak. Na Discordzie, na Steamie, wszędzie. No dobra, radio jest. A teraz już za późno, no. Później się nie jest. Teraz już za późno na żale. Teraz już za późno na łzy. Ja tak tyle na konwój zapraszałem, niestety. Radziłeś mnie ty. Ale wiesz... My i tak opóźniliśmy ten, bo Freksu nawet się mnie pytał, czy możemy opóźnienie zrobić trochę tego, nie? No i tak i samo wyszło z siebie, że i tak opóźniliśmy. No widzisz. A zobacz ile... Ja myślałem, że nas mówiła dziś no, maksymalnie z godzinę, że się spóźni, nie? Tu zobacz. No właśnie. A tu już 2 godziny prawie było. Więcej nawet. Bo no. Chodzi mi od 12, nie? Bo zobacz, powiedzieć 5 godzin. Więcej nawet 5 godzin? 3 godziny ponad. Ja wiem, kto to będzie montował, ale można dodać Jogi. Jakąś świąteczną muzyczkę. Jogi, widzisz, gdzie jedziemy, nie? Ja mogę zmontować, zobaczymy, jak to u mnie wyjdzie. Ja może sobie obejrzę. Tam, jingle bell. Ja wyżej sobie tylko, albo potem, bo to z tym materiałem.
Już się ciemno robi u mnie, jak stanie. Grzech, jak śnieg na... trochę popada, kurde. Pytanie, ktoś jeszcze... Tam tekstu, jak masz coś nagrane, bo to możesz podesłać od razu. A moja? A później wszystkie robię. A żeś mi za późno odpowiedział z tym hamowaniem. No. No a... Jogi, a jak to mówią? Sam przed chwilą mówiłeś Olgiemu, żeby mu tak patrzył na wstęp tych danych. Dobra, nieważne. A, ale słuchaj, co robisz, jak widzisz, że jest skrzyżowanie? No to. I kim wjeżdżasz? Przez samą trasę nie zrobiłem jeszcze. Dobrze, że przypomniałeś na pewno. A jakim cudem frak zamówiecie? Ojoj! Bo cię na stacji przepuściłem. A, ale o tym widziałem. Kurde, ale wesoło jest. Spoko, ja się. Słyszysz, spoko, ja się nie teleportuję jak Dexol. Ja nie wiem, czy u mnie jakieś ścinki masz. Jeszcze raz? U mnie jakieś ścinki masz. Nie, w ogóle. Hamuję, hamuję. Hamuj tam z tyłu. Hamowanie ostre. Kolejny mandat trudny. Mandaty masz włączone? Ej, no nie, wiesz, który do niego ryto. Oj, co to było? Ja wiesz. No, zamknę. I nagrane. Teraz to pchała. Co wygrałeś? Tak. Wiesz co, nie widziałem momentu. Kurde, a tak fajnie się z tyłu jechał, nie wiem na dziwę. Wam mi tu już w tej czapce Mikołaja tak gorąco. Ty widział, co wcześniej się zjadł, jak ja ostatnio jechał. Jeszcze taka szarowa. Szaro. O! Jak to jest zimno. Nie jeszcze do końca celu. 360. 260? 360. Dużo? To już mało. To już jest, to już meta prawie. Świateł jechałem sobie. Wyszyłem.
80? No tak. Stawiam tyle na tempomacie. Myszka mi zjechała. Musiałem przyhamować, bo to był trafik jechał w lewo. Ja to samo muszę zrobić. Nieźle. Pociąg ten do mnie jedzie. Kurde, tu nie widzę środka jezdy, a tych pasów. Jak z pasów zjadę albo czy lewo, to będę lepiej. Hej. Idealnie pod prąd. Nie, ja jadę. Nie. Teraz kolejowy będzie. Tak, co ty nagrywałeś? Na live jest tego względu, że nie masz miejsca na dysku? Tak. Nie lepiej sobie kupić jakiś dysk? Czy po prostu chciałem przygotować, jak to działa, nie? Albo na przykład jakiś ten... chociażby taki przenośny. Na laptopie korzystasz, czy jak? Na laptopa. Możesz sobie, jeżeli tam masz M2 dysk, czy nie? No to mam chyba 512 na M2. Bo jest na pewno tam miejsce jeszcze na zwykły SSD. No, tak. No, możesz tam wsadzić 2 terabajty ze 400 zł. Możesz też wsadzić miejsce kieszeni też dodatkowo. W sensie CD-ROM-u, jeżeli tam masz takie miejsce. Też dysk, bo są specjalne zaślepki. Można ja wiem, ale to już to bez tego. Bez czego? No bez CD, bez CD-ROM-u. Masz CD-ROM, bez CD-ROM-u? To i tak masz możliwość... Ja nie mam CD-ROM-u. Mam jedynie jedno jeszcze wolne miejsce na SATA. A, czyli na SATA możesz wsadzić ten dysk. Czy zajechałem dziorki? Gęsto tego trafiku. 270 km jeszcze. Już do dwa przejechać. Optropi Macieju. Fuck, sorry. Nie wyhamowałem. Ja dobrze, że tutaj był parking chyba. Bo odjechałem. Moja dostawa już nie ma kompletnie sensu. Żarówka rozwalona w jednej czwartej, na trzeba w jednej trzeciej i 6% ładu. No i tam wyklepie się. Mam na ładunku 2%. Mam wybaczyć tam. 20%. Teraz przyspieszymy trochę, bo trafik zniknął. To następnie. Włączę na tempomacie 80. Boże. Na końcu. Deks, idziesz do domu. Na końcu trasy jeszcze troszkę się pożegnamy. Podzielimy upadki i życzenia złożymy.
Chyba z ciężarówki w czoło. No właśnie. No. Nie, bo tutaj powiedziałem, że doszło 90 i zastanawiam, czy mną przehamowałeś. Ja chciałem cię wyminąć w stanie, tam jechał radiowóz na drodzinnym pasie. Mam? No czemu hamulce? A, bo korek tutaj jest. Światło. A nie korek. No korek też, nie? Przez te światła. Przejdziemy dalej. Hamuj, hamuj, hamuj. Dawaj, Jogi, jak chcesz wyprzedzić. A, przypomniało mi się, co się stało u wujka Bohuna na konwoju z tym trafikiem, co... takiego laganem ci żarówka, mój pochlek był, która to nie pochlek, tylko pod prądem stanęła, rozpołudowała się. Przeciwka lecą. Na tym samym pasie, w przeciwną stronę, tak jakby miała jechać. Sobie zapis taktyczny. No chyba jaja te chłopie robisz, co? No. Chodzi? Wyprzedzał i wyjechał na czoło. Chodzi hamować ci. Próbował wyprzedzać ciężarówkę tym autobusem przede mną, nie? I tak, ja jadę i się mi wpierdziela na to, nie? No, znowu próbuję wyprzedzić. Uważaj, tak co? No wyprzedzasz, chłopie. O panie, zatrzymał mi się. Droga hamowania to długa była. Mówię, ale przed nocą mogliśmy cały konwój taki zrobić ze ślizgi. Na ślizgi. Kupy, popatrz, młoda.
Byśmy 100 kilometrów nie przejechali bez uszkodzeń. Ja już ten pobił rozwalony, więc... To miasto o, się wywaliło. Mechanika. Wywaliło mnie. No. Na końcu. Czekajcie. W końcu. Ale zobacz, ile przejechaliśmy, nie? No mówię, na końcu. Zaraz wbijam, czekaj. Musiało to się zdarzyć. Kurwa. Nie widzę, czy tam coś jedzie, czy jedzie. No ja też, jak długie sobie. A dupa. Uważajcie, wchodzę. Wchodzę! Uważaj, wchodzę! Wchodzę! Ojej, pierdzie. Uważaj, wchodzę. W końcu jaja muszą być, nie? Uważaj, wchodzę, będzie ciasno. Gaś światło. Ja pierdzielę. Dobra, goniem. To ma być na święta wrócone. Trudno. Dobra, gonię was, w końcu. A bo ten trafik, tak wiecie, zamulał, to się gra wkurzyła i wywaliła mnie, nie? Jogi tam pewnie się wkurzył, że stale hamuje. Ja równo jadę na tą ciężarówką. Gdzie ty, Macieju, jesteś? Za wami. Dolgier ten, przed... Cześć. Ale lecę na pełnej do was, już Olgierta mam przed sobą. Można atakować, czy nie? Ja. Ryzyk pizdy. Oj, nie proponuję. Dobra, ale Jogi, falstart. To palca? Jakim to zrobiłeś? Falstart. Zaczęli się pierdzieli na czołówę. Uy, jak on tam idzie? Nie, pociąg jedzie. Co? Zabany się zamknęły. No nie. Znaczy to, Jogi. Zatrzymaj to ciężarówę przed tobą. Oj! Tekstu leci! No to ciężarówę! Przydać ciężarówę, to żeś ją dostałeś się i stanęła mi przed twarzą. Gagarin będzie chyba. Miałeś... W ostatniej chwili ją ominąłem. A ja już poczekaj za nami. Dobra, to wiesz co jak to się nazywało? Assface miałeś. Pociąg się zatrzymał na przejeździe i nie możemy dojechać. Miałeś Assface'a. Jak ci dupą usiadła na twarz ciężarówka. Znaczy, miał 11 procent widzenia, dostałem tego, aparat silnika. A tam ktoś nie podjechał za bardzo pod szabany, że? Tam tutaj jakiegoś zjazdu. Jak oni tam stoją z tyłu. Bo tu się pociąg zatrzymał przed przejazdem i nie jedzie dalej. No, aha, dobra, już. Szukamy tutaj jakiegoś zjazdu. O, bo ja mam pytanie, kto tam na klaksonie stoi? No pociąg stoi. Zatrzymał się, maszynista chyba wylewu dostał. Pociąg mam na przejeździe stanął i szlabany zapchnięte, nie mamy jak przejechać. Pytanie tylko, dobra, czy ktoś, nie, ktoś za blisko szlabanów tam z trafiku nie podjechał? Nie, on mi tutaj tak jest, wiesz. To mnie chwa. Mam pomysła. Reset trafiku? Kamerę zero zróbcie. Nie, poczekamy. Pasta Olgi robi, dobra, czekaj, ja zrobię to sam. Albo i nie? S? Stój, aha, kurde! Aha. Co za małpi są, ty? Ja podjeżdżam, on rusza. No patrz, kurde, widziałeś? Mówiłem, że trzeba było się ruszyć, żeby pojechał. Bo nie wiem czemu, ale ja albo stałem za blisko, ale wątpię, bo przed szlabanem stałem. Nie, ty masz szczęście, że wiesz co? Że uciec zdążyłeś, bo jakbyś utknął, to by cię rąbnął ten pociąg. On dostał cały czas mówić. Się po prostu zawiesił. Ja pojechałem, to pojechał. Dokładnie, zawiesił się. Nie, maszynista dostał chyba w lewo. No tworzą ten szlaban, czy nie? Za blisko jesteście. Cofnij Maciej trochę. To może będzie mijanka, może dwa pociągi pojadą. Jest, kurwa. Raz, dwa, trzy. To jest, kurwa, raz, dwa, trzy. Tak, poczekaj. Kulpa, pis, negas, do niech i rura. Ja poczekam z wami tutaj. Bo ej, a poczekaj. Może coś jedzie jeszcze. Czekaj, bo jak ja teraz nie wyjadę, to będą jajka dopiero wesołe. Dexel hamulca nie zadziałał. Ale jedna strona szlabana jest otwarta, a druga zamknięta, o co? Nie jest otwarta, wiesz co? To tu jest dziura, przez którą Olgi wcześniej uciekł. A teraz ja uciekłem. Też tam próbujecie? Ej, tam jakiś pociąg dalej jest, czy co? Mam jechać, nie, czy ty jedziesz? Ty tylko
pilnujcie, żeby pociąg nie jechał, nie? Żeby was nie strącił, bo jakbym ja ruszył, nie? Tak jak wtedy Olgi, to bym ściągnięty został, nie? Tam czekacie, jo? Jogi? Tak, czekamy. Dobra, ja w stanie mi czekam, nie? Też. To żyłbym przed pociągiem. Dobra, Grzesiu jest, ja przyspieszam. Czekaj na Freksa jeszcze, bo przez to na tym wyjdzie. Czeka na to, na przejeździe. Co, pociąg mu wyjechał? No nie, bo drugi jedzie. Ja zdążyłem przed pociągiem, a Freksa się powstał. No to dobrze, w trybie fotograficznym tylko dwa śniegi są. Znaczy dwie pogody deszczowe. Bo ty jedziesz za mną, tak? A za Freksem, no tak będziemy się toczyć, nie? Niech dotoczy się do nas. No już ja was dogonię. Ja dojedź do nas już. Jak wszyscy, to wszyscy, nie? To ruszajcie. No musiałbym już lecieć. Pomału lecimy. No dobra, już jest stół Freks. No to lecimy. Ty, Jogi, to poczekaj, nie ruszajcie wy jeszcze, dobra? Już, ja tu się bawię w trybie fotograficznym. To stoimy. Aha. To ja cię wyminę zaraz, nie, Jogi, jak coś. Dobra. Jazda. Czekaj, gdzie oni stoją teraz, zobaczyć muszę, bo żebym ich nie rąbnął. My na boku stoimy, pod bokiem. Dobra. Ruszaj, gdzie was, czyli jechać? No to niech ruszają, nie? Ja wyprzedziłem go, wiesz, też pojadę, nie? Ruszacie? No. A jednak mod ten na śnieg zmienia też i tryb fotograficzny, sprawdzamy. Bo tylko dwie pogody można wybrać z tej z tego padania deszczu, tak? Nie ma takiej opcji. Jak pada, znaczy ten śnieg, jak pada, nie ma opcji, że będzie rozchmurzone niebo, tylko będzie zachmurzone na tym śniegu. A normalnie to było chyba z 7 pogód można było wybrać w trybie deszczowym. A tu tylko dwie są do wyboru. No nic, tak musi być. Godziny 10 minut. Powoli bym kończył tutaj. 14 km piątki. Więc zaraz koniec naszej jazdy. Ja już widzę na minimapie, już koniec. Oj, pierwsza awaria silnika. Pierwszy miałem. Ile chciałem odpocząć, muszę jakiegoś live'a odpalimy. Ale jeszcze live'a chcieli też odbić? No. Ale teraz wczoraj nie robiłem, bo zmęczony byłem, jakoś nic mi się nic nie chciało i... Lewa z ETS-a? Jogi, hamuj, nie wyprzedzaj, bo wrzucamy tu w lewo. Lewa z ETS-a? Co? Nie wiem, czy ETS dzisiaj będzie, raczej nie wiem. Będzie już na pewno. Jak to nie... Patrz, raczej nie wiem. To ja? Jogi, raczej nie wiem. Wiem, czyli jak włączam live'a, to często wybieram grę przed live'em. To ja wiem, co zagramy. Eurotraka? Trzeba to. No tak. Wiem, że w lewo skręcamy, nie? Jeszcze jak gramy, to jeśli fizykę może być. No, jeszcze. A może frytki do tego, Jogi? Mam w zamrażalniku. No jak najbardziej. Teraz tu gwiazdy chciałem. Wiem, że chcesz mi usmażyć. Ja? O ty. Ja na kucharza się nie nadaję, nie? Ale... Frytki chyba każdy specjalista od kuchni marzy. Frytki to chyba... Co? Najprostsza rzecz w kuchniu. Kuchno to będzie jak jest prostsza.
albo stworzyć wcześniej. I kceniu, o. Najprościej to kanapkę zrobić. No właśnie. Najprościej to ukroić kromkę chleba. Ja tam wolę już krojony kupić. No właśnie, to jest cukru. No. O, nie ma jak się wszyscy pierdzielają. Super. Ja na końcu. Wszyscy na hama? Okej. Okay. Dlatego będę chyba zobligowany łączyć znikanie aut we firmach, bo to mnie strasznie drażni. Nie, a to nie jest czasem... Jaki? Więc mi ty teraz stoisz tam? Kto? Tak, stoję. Czekam, aż wszyscy zaparkujecie, bo tak wszyscy pojechali, nie chcę mi się... Czekaj. Wam... Bo ja teraz się sprawdzić, próbuję jakoś, nie? Mnie to na przykład drażni takie coś. Nie też, prawda. A jedziemy się teraz wszyscy naprawiać, czy coś? No to mnie wyjdzie, ale też nie chcę. No widzisz? Teraz tak zobaczyłem. No to lubię. Dobra, jak ich chcesz na parku, ja się przekręcę jeszcze raz. Osoby, które zaparkowały, zapraszam do mechanika. Ty tu nawrócę, nie? Bo nie wjadę inaczej. Mówisz? No nie wjadę, poczekaj, no... Czy się nawrócić? No... Tak, nawrócić się idę na ten... Na społeczeństwo. Tak. Dobra, Jogi, ja ci wstanę, nie? Parku. Za dużo pentagramów rysowałeś, musisz się nawrócić. Tak. Parkujesz, Jogi, czy co? Bo ja tam... No czekam, aż wy zaparkujecie, bo tam stoicie. Nie będę się krzaniał. No, no bo właśnie ja tam mam parkować, gdzie ty stoisz, nie? Dobra, to mogę pojechać? Gdzie jest mechanik? Mechanik go. Oj. A, już widzę mechanika, już widzę. No ja dziękuję. A czekaj, stoi. A ja inaczej się zaparkuję. Pojadę tu. Jogi, możesz jeszcze cofnąć, czy nie? Dobra, to ja może do przodu już pojadę, bo widzę. Tego nic to nie wejdzie. Bo ja inaczej tak nie wjadę, nie? Tamtej strony jest trudniej. Był łatwiej, nie? Czego stoi tam akurat, gdzie mam zaparkować? Co to było? Jak są lewe, ty niepokoisz mnie. Chyba ty też auto parkował. Nie wiem jak ty. No tam gdzie macie. Ale mnie na przykład kurza takie coś. No spokojnie, poczekaj. Ja sobie inaczej, bo ja sobie wjadę na wprost już, żeby pochodzić, nie? Tak już nie trafię, bo to jest pytanie. No nie, ale co fajnie. No bo tych lusterkach widzę, ale okej. Dobra. Dobrze, że się zaraz wyjadę, tylko odczepię, nie? Dobra, za pierwszym razem się udało. Cyk, dziękuję. A idź ty. A ja sobie przodę, że to... Pierwsze podejście. Cyk, dziękuję, do widzenia. Pamiątkowe jeszcze powiedz... zdjęcie na mechaniku, zapraszam. Zaparkują do mechanika. Daleko trochę, 8 km. No się tepnijcie. Co jest?
nie trafiam w listę. Podjechałem do salonu, a nie. Wow. A tu kurde trafik na bok stoi. 28 tysięcy naprawdę. Panowie, dawać, dawać, bo ja już muszę kończyć. Już. Ja już lecę tam do nich. Mówisz karę na komputer? Nie, ale... Teraz już wytrzymałem to 5 minut. Jeszcze wytrzymałem. Minus 5 minut to już nas nie zbawi. Naprawdę spoko się jeździ na tym snowmodzie. Naprawdę mi się spodobało. Tylko... Chyba winter modzie. No to winter modzie, no to jak zwał, tak zwał. Prosty mod chyba się nazywa. Czekaj, tak. Czy to są winter? Ale fanfary, chłopie. Olbie, włącz te światła dodatkowe. Robię zdjęcie. Ryb fotografii. Ryb fotografii. Cyk. I cyk. Cyk.
Teraz zróbmy pogodę. Jeszcze inną pozmieniamy sobie tutaj jeszcze. Poczekajcie chwilę. Shift? Nie, spację. Zmienimy sobie porę dnia. Tyk. Spacja? Nie. Dobra. Fajne. Mają Volvo? Nie, ja mam skanie. No przy tej, przy tablicy Volvo akurat stoimy. Ale fajne zdjęcia powychodziły. Spróbujmy jeszcze zrobić zachód słońca. Na sobotę to wygląda bardzo cudnie. Wyrobiliśmy się do 16. Na mecz można iść. Można iść na mecz. W Wigilię idziemy mecz. A no, to jest właśnie, że jeszcze jedna ten. Jedna ósma, Polska, Francja. Tak, tak. Nie ma nagrywek oczywiście. Nagrywania tego. To jest 4 grudnia. A jeszcze nie znamy wyniku. Pieprzony kosz na śmieci. No. Dobra. Koniec. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Wam dobrej nocy. W zależności od tej pory będziecie to oglądać. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, do zostawienia subskrypcji. I życzę wam wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych. Pewnie ten materiał zostanie wyemitowany w Wigilię, także... Wydanie świąteczne. Spokojnie, tak. Wesołych świąt. Nie udławcie się tam karpiem, żeby wam ość w gardle nie stanęła. Także... I będziecie miełe... Żebyście... Dużo prowentów podpadka. Wszystko fajnie będzie, ale później też trzeba wejść na wagę po świętach. Dobra. Dzięki za konwój, dzięki za wspólne granie i również wam życzę wesołych świąt. Siemano.